Witam was serdecznie na kolejnym wieczornym streamie. W dniu dzisiejszym jest ze mną Kamil, jest ze mną Dan i mamy specjalnego gościa Aftara. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Hej. Siema. Hej. No dobra, to Aftar, ja zacznę pytać o prelisa, bo mnie się koledzy ze sklepów pytali. Powiedz mi, czy do prelisa jest niezbędne, żeby wszyscy mieli te numerki swoje z tej bazy internetowej, byli porejestrowani, czy można sobie tak przyjść z ulicy i nie rejestrować się? No, no to powinno się móc nawet tak po prostu przyjść i zagrać, nie? W jakiejś formie. Eventy są pozakładane, to unlimited, żeby było je widać. One, wiesz, nie dają też jakichś wielkich... Znaczy, one nie dają punktów do żadnego na razie zbierania punktów kompetytywnych, więc no moje każdy powinien, kto wejdzie, mógł sobie usiąść i zagrać. No turniej sobie przeprowadzę z zwykłym Swissem, więc no do tego też nie potrzeba jakiejś większej technologii. No moją wiedzę, nie trzeba mieć numerku na pre-release. Okej. Tego nie. A jak chwilę później odpalimy sobie Constructed turnieje, to wtedy to trzeba jakoś rejestrować w tym programie, żeby to się w tej bazie zbierało i tak dalej. Jak to działa w ogóle? Wiesz co, no w tym momencie nie wiem, jaką aktualizację jeszcze planują przed samym startem. Na razie wiem, że no, rankingowe punkty jeszcze nie są odpalone. One są gdzieś planowane w tych wszystkich działaniach Unlimited. No ale tutaj musimy czekać na komunikaty od FFG. No i tu już ostrzegam, ja dzisiaj co mogę jakieś ciekawostki wam powiadać, ewentualnie pokazać, jak od kuchni działa, a tak poza tym, no to będziemy się trzymać generalnie komunikatów od FFG, nie? Jak oni jeszcze nie pisali o kompetytywnym zbieraniu punktów, no to ja wam też za dużo nic o tym nie powiem. Jasne. Czyli normalnie odpalamy sobie eventy i na razie się nie przejmujemy tą stroną. To jest. Tak, jeszcze nie ma tego systemu z punktami, chociaż to się może zmienić. Nie wiem, 1 marca czy 8, nie? No. Na stronie. Słuchajcie, u nas jest w Warszawie całkiem ambitnie, bo w poniedziałek Strefa robi kolejny turniej, a we wtorek Merfolk chce robić kolejny. Już ludzie bukują po prostu okienka na dni tygodnia, żeby przyzwyczaić ludzi, żeby wdawek weszło. No tak, tak. Że tego dnia jest w tym sklepie. Słusznie w sumie, z perspektywy sklepu. Nie? No, to spoko. Tym bardziej, że jest takie oblężenie, bo sklepów jest więcej nie tygodnia raczej do robienia turniejów u nas. Można by powiedzieć, że dobrobyt. No ja powiem, że nawet u nas się pojawiły w okolicy 3. Jeden sklep robi 2 i drugi robi 1, także ja już w ogóle jestem w szoku. To też fajnie. Sobota, niedziela? Nie, sobota, poniedziałek i środa. Także co drugi dzień. To też fajnie w sumie. To u nas możemy zagrać 6 prelisów. A ja będę chodził z synem, więc mogę nawet 12 walnąć. No widzisz, no to solidnie. Dobra. No, to się udało. Tak, tylko jeszcze muszę dograć drugiego szybko lidera. Oj! Cik. Tak, żeby mi to nie uciekało. Dobra. I okej, okay. Więc gdzie mam drugi deck? Tu zrobimy na szybko drugi deck. Ciach, kopiuj. Przerzucimy. Dobra, to kolejne pytanie do prelisa. Aftar, bo bazy. Do tych baz, żeby mieć dla graczy na prelisa, trzeba koniecznie zamówić kita? Czy standardowy zestaw zawiera jakieś bazy? Czy bazy są tylko w boosterkach? Wiesz co, ale każdy sklep, który robi prelisa, który u nas zamówił prelis paki, otrzymał launch kita. Po prostu. Okay. Aha, nie ma takiego sklepu w Polsce, który by zamówił od nas Rebela w kurcie pre-release paki, nie otrzymał launch kita. No to super. Okay. Ten launch kit to jest ten z promkami dla sędziów, bo jeszcze sędziowie tak. Tak, tam są po dwie sztuki promek, natomiast te promki trafiają na użytek sklepu. One domyślnie są dla sędziów, ale jeżeli jakiś sklep podejmie decyzję, że woli zamiast dla sędziów rozdać dla top 4, no to wiecie, no to każdy sklep sobie robi swój turniej. A znaczy każdy kit będzie, rozumiem, posiadał dwa komplety, tak? Czy dwie pojedyncze promki? Tak, dwa razy Vader, dwa razy Luke. Okej. W ogóle witam cię, Sylvus.
No dobra, to kolejne pytanie o prelis. Czy format jest best of one, czy best of three? A to już każdy jak sobie robi. W sensie to sklep decyduje, nie? Zależy ile ma miejsca. Wiesz co, no, znam sklepy, które będą siedzieć cały dzień, a znam sklepy hobbystyczne, które na przykład są w galeriach handlowych i oni będą po rundce grali, nie? A dalej są z hobbystycznymi, bo mają gralnie i wszystko, tylko mają limit godzin. Okej, okay, czyli a jest rekomendacja liczba rund jakaś, czy to też jest gestia sklepu? Nie, my, w sensie my w Polsce nie mamy żadnego przymuszenia, w sensie nawet nie rekomendujemy, bo każdy sklep wie najlepiej, co jego gracze chcą grać. O, widzę, świetny rzut z mojej strony, także najniższa wygrywa. Ja trochę podbiłem stawkę. Tak jest, ale niewiele, no. A to wy rzucacie? No tak, dorzucamy, już wszyscy są gotowi, to już możemy też po troszku zaczynać. Dobra, tak? Teraz ja. Tak, bierze oszukaną kostkę, patrz, już myślałem, że bierze oszukaną. Dan i Sine troszkę ciszej słuchać. Dobra, już spróbujemy ogarnąć. To przepraszam za odgłosy, ale to był prawdziwy, uczciwy ten okrzyk zachwytu. Dobra, Dana trochę jeszcze podgłośnie w sumie. Okej, okay. Dobra, panowie, odezwijcie się teraz i proszę tutaj czaty o feedback. Ja dobieram 6 kart na rękę. Ja dobiorę również swoich 6. No i jak teraz? Lepiej jest? Teraz nas nie słychać pewnie. Nie, no na pewno was słychać. Teraz mi coś zepsuło. Ojej, nie, tej ręki to ja nie chcę. A ja sobie kipnę. No my tutaj sobie... O, jest informacja, że jest okej. Okay. No to super, to super. Jakby coś było za głośno, za cicho, to zawsze mówcie jak najbardziej. I słuchajcie, i jak to działa? To ja mogę teraz atakować Aftara i Etoriona? Czy tak, możesz. Zasady... Nie, no, słuchajcie, nie możesz. Dobra, to jeszcze tak. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak działa system Twin Suns. Przede wszystkim, jaka jest różnica między normalną rozgrywką. Gramy każdy na każdego. Każdy posiada dwóch liderów, po jednej ze stron musimy mieć, tak? Czyli jeżeli gramy heroikami, to są heroiczni, jeżeli vilanami, to są vilanowi. Deck musi się składać z przynajmniej 50 kart i to jest system highlanderowy, czyli każda karta może być w maksymalnie jednej kopii. Każdy z nas ma tyle życia, ile ma jego baza i gra się do pierwszej krwi. W momencie, kiedy pierwszy gracz zostanie wyeliminowany, dogrywamy grę do końca fazy i na koniec fazy ten gracz, który ma największą ilość życia, wygrywa. Dodatkowo... Tak, dokładnie. Jeśli ktoś wyeliminuje gracza, otrzymuje 5... zdejmuje 5 obrażeń, tak, ze swojej bazy. Dodatkowo mamy tak zwanego plan countera i blast countera. To jest inny znacznik dla inicjatywy, który można sobie wziąć wymiennie. Plan counter mówi, że w momencie, kiedy ja go wezmę, dobieram jedną kartę i wyrzucam jedną kartę z ręki na spód swojej talii. Natomiast kiedy wezmę blast counter, to działa trochę jak zdolność Sabiny, tylko że bije wszystkich bazy oprócz mojej. Każda po prostu baza otrzymuje jedno obrażenie. W przypadku standardowej inicjatywy ten gracz po prostu zaczyna. Jeszcze jest jedna ważna zasada. Nie wolno pasować. W sensie akcja pasu nie istnieje w Twin Suns. Gramy tak długo, aż bierzemy inicjatywę lub inny counter i tak naprawdę tyle. Jak nie mam akcji do zrobienia, to... To, no biorę, trudno, biorę no counter? Jakby tak. Bierzesz counter, chyba że nic nie chcesz zrobić, no to... To możesz nic nie robić, tak? Aha, tak, czyli taki półpas jakby, no. Można powiedzieć, że w momencie, kiedy powiesz pas, jest to równoznaczne, jakbyś po prostu zakończył swoją rundę. No dobra, to ja biorę counter. Dobra, czyli ty zaczynasz i bierzesz counter i zadajesz wszystkim po jeden, tak? Tak jest, i dobrze. Wygrywam. Okej, okay. Czyli każdy dostaje po jeden. Okej. Okay. Dobra, lecimy zgodnie ze wskazówkami? W sumie, tak. Czyli teraz jest moja, to ja powiem, że masz drugi counter. Czyli... Tak można? Można wziąć dwa, tak? Nie, każdy bierze swój. Ty lądów nie ma. Znaczy zasobów.
Pany. Aha, przepraszam, Sorry, faktycznie, wow. faktycznie, tak, tak, bo widzicie, nie, no zagadałem nie się, żyć, to nie ma, czy... zagadałem się, bo tutaj chciałem działać, ciach, 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 dobrze. Dobrze, wziąłeś kartę, okay. To ja sobie wstawię. To czekaj, ja wezmę sobie kartę i coś muszę dać na spód, no na razie to pójdzie na spód mojej biblioteki. Ciach. A to jest na spód czy do discardu? Na spód. Okej. Okay. I on jest sobie... To teraz after. Tak, jest. Tak, teraz jestem. Ja zrobiłem mulligana, żeby jakkolwiek się spróbować podratować. Natomiast teraz sobie za jeden zasobu zagram Search'a. Search 5 to było chyba Alt 5 wciska się? Piątkę się wciska. No, piątkę i dobierasz je po prostu, no, tylko tamte sobie obracasz. No, odwracasz po prostu te swoje karty z ręki, żeby ci się nie mieszało. Pyk, pyk, pyk. Oj, no. Coś się stało. Nie, u mnie wszystko okej. Nie, u mnie ze streamem. Kurde, zaś mi wywaliło streama. Ojej. Halo, halo, czy my się słyszymy? Już wszyscy wrócili? Tak to jest. Póki nie ma człowiek towarzysza na Twitchu, to niestety ma ciężko. No ma ciężko, no i koniec, no jakby... Muszę sobie zasłużyć. Znaczy, brakuje mi tak naprawdę do towarzysza, brakuje mi bardzo niedużo, bo brakuje mi tylko 50 followersów. I resztę już mam spełnioną. Aha. No. Dobrze, czyli została mi jeszcze jedna. Zapiszę całą rodzinę, może być? Jeszcze raz? Całą rodzinę zapiszę. Dobrze, jak zapiszesz całą rodzinę, to chyba starczy. Jak masz dużą, to starczy. Opowiedzcie, kiedy stream wróci? Jest już. Okej, dobra, no to ja zagrałem sobie rekruta i no z tego droła, co tam wyciągnąłem, po prostu biorę Bejza na rękę, reszta jasne. Poszła na spódek. No ja jestem sklejmowany. Tak, więc Dan. Więc ja sobie użyję zdolności Tarki na... Patrz, już go tam expi, zaraz tu trzeba, już wiemy na kogo fokus. Ej, no co, jako jedyny masz jednostkę, mój drogi. To się poklejmowali, cwaniacy. Bo jak nie mam co zagrać w pierwszej? A, bo wy już obaj sobie wzięliście, że... Tak. Wzięli zetony, no. Takie dobre dojście. Czyli jeszcze tylko ten został, tak? Do wzięcia. Tak, zwykła inicjatywa została. Dokładnie, tak? Tak, zwykła inicjatywa. No to dobra, szału nie ma, to weźmy sobie po jednym demedżu, co się będziemy ograniczać. A co, nie? Okej. Okay. No to a ty też zostałeś. A ktoś już tak. mi zadał wcześniej demedż? Tak, ja. Z Blast Countera. No to ja biorę inicjatywę w takim wypadku. A, bierz. To pa. Okej, okay. Ja patrzę. Wszystko? Tak jest. Czyli ja zaczynam, tak? Bo mam zwykłą inicjatywę, zgadza się? Tak jest. I ja jestem drugi. Także tony wracają sobie na środeczek, a ty masz inicjatywę. W sumie ona też teoretycznie może wrócić na środek, ale na spokojnie. Ojej, to nie są dobre karty. Jak to mawiają prorocy. Mam wrażenie, że dosyć strony? Drugi dek. Specjalnie ci tak złożył. Znaczy ja ci mówiłem, że ten na tych będzie troszkę cięższy, ale ja sobie tak złożyłem, że na tą chwilę nie mam nic, nie? Ja mam plażę. O nie. Jak powiedziałeś, że jest deck na pojazdach, to od razu wiedziałem, że chcę tym wolę zagrać. No spoko. Wszystkie pojazdy, które są w tych aspektach są wrzucone. Nie dawałem ci za bardzo poza aspektami pojazdów, no bo zagrywanie czegoś za 10 albo za 12 trochę ciężko. To prawda. Ja sobie kogoś zaatakuję. Za 4. Ja jeszcze nie wiem kogo. Ale to nie musisz nikogo atakować. Słuchaj, możesz grać taką zimną wojną. Po prostu. Tak jest. Siedzisz, czekasz i na przykład mówisz, a kto mi da resursa? Tak, nie zabije trupera, jak zaatakujesz Aftara. Teraz już i tak mnie zabijesz, bo jesteś po prostu... Rzucę kostką. Aftar 1, 2, Sinet 4, Atorion 5, 6. To było uczciwie. No, no, uczciwie, tak, statystyka to. Zawsze 3-4 rzuca. No tak, taka statystyka. Taka nie? To statystyka, nie? Dlatego ja. A mnie za dużo tego damage'a przyjąłeś o 1? Nie, dobrze, za 4 dostał. Experience Kantera. Doświadczony truper.
No, rzeczy zamiast go dalej biorą, doświadczać, to on już tam coś za trzy będzie zagrywał mocnego. Ja kontynuuję swój ten maraton prelisowy. To powiedz nam, Aftar, a jakie nagrody nas czekają na prelisie? O, wiesz co, każdy sklep otrzyma boostery dodatkowe na nagrody i wygląda to w ten sposób, że za każde 16 pre-release paków, które sklep zamówił, dostaje cały booster box na nagrody. Realizuje te boostery z showdownami, tak? Jak ktoś zamówił, dajmy na to, 64 pre-release, to dostaje 4 booster boxy na nagrody za darmo. A ile jest z boosterów? No to solidnie. 24. To wychodzi są... półtora, 16 do 24. I w środku są po trzy karty, prawda? Tak, nie. Tak wygląda. Gdzie? Nie, to, nie, to są zwykłe boostery, zwykłe boksy. To ty mówisz o weekly playach i tam będą. No. Tak, tak, tam będą specjalne. Okay, no. Okay. Dobra, ale ja zatrzymany zagram sobie Fanga Fightera. O! I po prostu tutaj kolega Dan zniszcz sobie upgrade'a. No wiesz co? Taki, to taki. Patrz, a ten się rampi. A to ten na ziemię powinien wyskoczyć, no. Nie? Kosmiczny, to jest super laser technician, on skakuje w powietrze. Ale zaraz, Gwiazda Śmierci ma w kosmosie, poza tym macie narysowaną na tym. No, dobrze, na to macie, ja nie? Sobie zagram Ezrę. I teraz Claymów się zaczyna. Jakich Claymów? Jakich Claymów? To ja Stormtroopera. O jaj, jeszcze mana na działanie. A w tak, który bierzesz ten? Ja biorę. On może możesz jeszcze Sabinę odpalić, nie? Mogę, natomiast muszę ją odpalić, jeżeli chciałbym po prostu później pasować, ale żeton rozumiem, że zawsze mogę sobie zdecydować, że bierzesz. Znaczy tak. Nie. Jeżeli bierzesz żeton, to jest to równoznaczne, jakbyś wziął inicjatywę, czyli nie możesz kolejnych akcji już wykonać. Nie, ja wiem, tylko tam jest zasada, że musisz wykonywać rzeczy, jeżeli miałbyś spasować, dopóki możesz, ale tak, jak biorę tak. To jeszcze to jest normalnie. Dokładnie. I teraz dociągam sobie kartę. To zróbcie po jednym. Jeszcze po jednym. Jeszcze po jednym. Dobrze, to ja sobie wezmę inicjatywę w takim razie. No to ja sobie zbustuję... Trupera znowu. Tak. No widzisz. No to chyba wszystko już. To wszystko, tak. No to co, jedziemy kolejną rundkę. No to jeżeli powiem szczerze, to wychodzi bardzo fajnie, bo jeżeli w dodatkowych nagrodach jest... Jeżeli ten sklep sobie powiedzmy zamówił tam, nie wiem, z 32 przynajmniej, to dostaje 4... Dostaje 4 boksy, tak? Tu mi czat mówi, że Aftar zrobił mi z playa. To zrobię. Jak bierzesz tokena, tego plan, to dociągasz kartę i dajesz jedną na bota, a z tego co mi tu mówi Clone Trooper, to chyba nie odrzuciłeś. A, nie odłożyłem na bota. Tak jest, wybierasz sobie jedną. Żeby przycinać w friendly playu. No. Widzisz, no, patrz tutaj, słuchaj, tu nie ma, ja tu mam takie czujne ważki, że tu nic, tutaj nic nie umknie. Czekajcie, sobie mogę to tak wyśrodkować bardziej. Na ręku, jak on to robi? No, dokładnie, nie? Mamy dobre rzeczy, ale mogę z tych kart, które dociągnąłem, prawda? Nie. W sensie, dobra, czekaj, te dwie dociągnąłem z pańcem góry, więc teraz muszę jedną z tych fajnych jednak oddać. No dobrze. Ojej, ciężko, kurczę, co ja zrobię? To jest przemielenie. Okay. Co ja zrobię? Dobra, na razie wybiorę tak, ciach, dobra. Proszę panie Aftarze, zaczynaj. Ja zaczynam. Tak, a ty wiesz? Tak, ja mam inicjatywę. A, dobra. Okay. Ja mam inicjatywę. Dobra, to teraz ja zrobię taką decyzję, kogo będę atakował. Tylko że ja zrobię to bardziej statystycznie. 1, 4, 2, 5 i 3, 6. 1, 4 żółty, 2, 5 niebieski, 3, 6 czerwony. A nie, to trudne. 2, 5, czyli niebieski. Aftar. Tak jest. Okej, okay. Ile tam dostałem? Spokojnie, zagrywam sobie The Force is with me. Dostaję 2, dostaję shielda i za piąteczkę w bazę. Dobrze, zobaczmy co to jest. Look at the top card, you may play this card, you don't leave it.
A nie mogę jej zagrać, mogę ją zostawić. Zostawię ją. Okej. Okay. Ej, Daniel, weź pomści tego Ezre. Nie bardzo ma, bo on taki jest wytrzymały dosyć kolega się zrobił. Ja sobie ale patrz jak się bunkruje, patrz jak tu się ja bunkruje. Jak zdejmiesz shielda, to pogadamy. A bo chłop ma teraz szóstkę w plecach, tak? Tak, tak, tak. Tak. Kawał chłopa z tego Ezra wyrósł. Okej. Okay. Na Discordzie 7 liderów showcase. Coś się stało na Discordzie ciekawego, spoilery. Pokazali nowe, tak. Tak, pokazali nowe showcase'y. Pokazali Jhin, pokazali Cassiana, Aydika, Guarn Inquisitora, Herę, Tarkina i Bobę. Szczerze? Ej, to sporo. Ja myślałem, że będzie 8 showcase'ów, a jak pokazali nie, to każdy lider będzie miał. Znaczy, Boba ma fajnego showcase'a, tu muszę przyznać. Boba ma bardzo ładnego showcase'a. Tarkin jest spoko, Hera mi się nie podoba. Herę wolę oryginalną. Inkwizytor... okej. Okay. Może być. IG... IG jest spoko, ale dalej nie zachęca mnie do gry. Cassian jest okej, okay, ale Jhin mi się średnio podoba. Cassian jest spoko, Jhin mi się średnio podoba. Hera mi się nie podoba, Chirrut też nie za bardzo. Chirruta jeszcze nie widziałem, szczerze powiedziawszy. Ja sobie kręcę kartą, czekam aż omówią te, bo zakładam, że jest moja tura, tak? Twoja. Tak. Twoja. Dobra, ja sobie na razie zagram taką jedyneczkę. O! Chopa! Chopa wchodzi. No słuchaj, jak jest Hera, to muszą być wszystkie spektry. Tak. No. Także są wszyscy, cała no ekipa. Dobra, ja się rozbiję od twojego shielda. No i patrz, no i już mnie biją. Ledwo jedną jednostkę soczek wystawił. Ale jaką? Ale kurczę, popatrz, ty masz 3-3 jednostkę, jednostkę 2-3 i jednostkę 4-2 i za chwilę twoja jednostka 2-3 będzie 4-3, ale się skupiacie na jednym biednym Ezrze, bo nie mam jednej jednostki. No to jest zły Ezra był, jak to mówię. A zły to Ezra był, tak. No, właśnie się zastanawiam, co ja mogę zrobić. Nie mam many, mogę przeciągać, ale ja nie chcę przeciągać i tak jestem w D. Wezmę plan Countera. Okay. Tylko po to, żeby zobaczyć, czy coś potem z tych dwóch kart mi dojdzie. Prawdopodobnie to sobie wrzucę. No, dobra, to na teraz bota. Tydania. Ciach. Dobrze. No ja, żeby było porówno każdemu wedle zasług, to Etorion dostaniesz za 2 od Sword Troopera. Patrz jak mnie bije. W bazę. Nie, no w bazę. No gdzie w tego jest za 2? Nie poświęcę 2 trooperów, żeby go zabić. No, bardzo a, dobrze. Bo, bardzo dobrze. I to jest człowiek, który jest na odpowiednim miejscu, no i na odpowiednim stanowisku. Spokojnie. Dla mnie tym Ezrom trochę sobie celownik na głowę postawiłeś, to ja też cię zaatakuję moim Funkfighterem. Ale Funkfighterem nie możesz atakować Ezry. Nie, ale może bazę. Aha, w bazę! I tak mnie będziecie bić? O, wy niedobrzy. No, sam zacząłeś. Tutaj. Wystaw drugą Ezrę, zobaczymy jak dalej pójdzie. Nie ma drugiej Ezry. Druga Ezra. Ale tak, bo każdej karty pojedzie. Dokładnie. Dobra, tutaj teraz... trenik wszedł w stół. Ale to ja w takim razie mam trochę inne pytanie, bo ja mam takie pytanko odnośnie eventów, czy wiadomo coś o organizacji w Polsce, jakichś takich ogólnopolskich eventów? Mhm, tak, właśnie, to jest dobre pytanie. Będzie można, to będę robił, dalsze zgłoszenia poszły, że jestem w stanie wykonać takie eventy i to nie tylko, tam będzie kilka rank, oczywiście sami sobie dopasujecie w końcu, które wyglądają jak Natio, które wyglądają jak wyżej. No ja ze swoim teamem Organize Play jestem gotowy, żeby do poziomu euro taką imprezę zrobić, nie? Przypominam, że w Krakowie my już kiedyś zajmowaliśmy się Euraczem jednym. W 18 to było, tak? Tak jest. Proszę? Ten, co był w Destiny?
Wiesz co, tam wtedy było masę gier, tam wtedy też była Galacta oczywiście, ale całość techniczna. Była rzeczy, Armada, X-Wing na pewno. Umów, Keyforge był, wszystkich, była Legenda pięciu kręgów, bo tam Szoguna sobie jeszcze wybrali wtedy jakiegoś europejskiego. I był nawet Imperium Atakuje jeszcze, tak? Czekaj, to tak się nazywało? Imperial Assault, tak. Imperial Assault. I no my technicznie przeprowadziliśmy tą imprezę. Salę, zadbaliśmy o tą ekipę z FFG, o wszystko, żeby było, więc my, ja już zgłosiłem, że my jesteśmy ready na takie rzeczy. Natomiast no, to też kwestia, kiedy oni ogłoszą, kiedy taki system w ogóle zacznie, nie? Dziać się. Natomiast mam dostęp do hal. Oczywiście któryś z nich by się działo w Gdańsku, któryś z nich działby się w głębi Polski. Jeżeli dostalibyśmy więcej, ewentualnie będzie rotacyjnie raz tu, no to też jest powiązane z salą, wiecie. Jasne. W Gdańsku mam dostęp do stadionu po takich cenach, że dzięki temu mogę dać więcej wam graczom, no ale trzeba się pojawić w Gdańsku. Ale mam też Poznań, w którym no, tyle lat siedziałem, że wiem jak co i garnąć. Z Krakowem też mam dobry kontakt, więc żadne miejsce nie jest wykluczone, szczególnie, że tam no, na południu Polski jest sporo sklepów, widzę zapisanych, więc też będzie sporo graczy, nie? O, no czyli Warszawa wyszła z tego wszystkiego. A może wiesz, bardziej w południe idziemy? Nie w tym sezonie, ale w poprzednim mieliśmy Armadę X-Winga właśnie w Warszawie, nie? Dobra. Mów i rób swoją turkę, bo blokuje. O, ja mam turę. Dawaj. A ja chciałem powiedzieć, że brałem udział i w Euro w 18 roku i ostatnio na turnieju robionym przez Rebela w Legion akurat i oba turnieje bardzo dobrze wspominam pod względem organizacji i nagród. To ja mam taką propozycję. Także zapowiada się bardzo dobrze. Aż mi kupił po tych słowach ten. No nie, cofam. Tylko zakładam turniej mój. Mój kolega w piwnicy robi lepsze turnieje, co? Zastanawiam się, czy Sentinela ci usunąć, czy gościa, który będzie się buffował, ale weź Sentinela, bo to zawsze wkurzające. Takie remindera możemy sobie rzucać po prostu, żeby wiadomo, kto robi turę, na przykład na baskę, bo jak będziemy sobie rozmawiać, to jak ktoś skończy turę, to żeby po prostu następnemu rzucił. Wiesz co, no TTS ma tą opcję z takim wielkim czerwonym napisem, żeby każdy miał czyja turę, jak trzeba klikać, ale dobra, no dzisiaj już gramy inaczej. Damasz dostałem, dobrze. Ja sobie zbofuję kręgnika. No to co? Czemu ja już mam 8 damage'a? Dobrze. No ja też mam 8. Teraz masz jeszcze plus 5. Ale dlaczego? Ale ty kolega być! Być kolegą! A ja tu chodziłem Afterowi przed chwilą, a mi zabił Sentinela. Nie ma sentymentów. Ja ci nic jeszcze nie zrobiłem, a ty już mi wjechałeś tyle obrażeń. Wcale nie tyle. Ale no to już mam 13 wbite, jak to nie tyle? Więcej jeszcze nie będę wbił. To teraz ja, tak? Teraz to każdy Zemo nam tu pisze, że Kraków jest super miejscem. No, pewnie tak, no. Zobaczymy. Tam bierz obrażenie, a nie tam przyjeżdżasz. Ja tam nic nie biorę, żadnego obrażenia, ja się obraziłem. Ja wychodzę w kosmos i ja nie dostaję. Patrzcie jak ten się rampi. Taki niepozorny, zaraz nam tu wjedzie z Avengerem, słuchajcie. I tyle z tego widzieli, no. Ma 4 życia wbite, a wy się skupiacie na jakimś Ezrze. No to wbijcie sobie po jednym. No właśnie, o tacy koledzy, No tak to jest. Ale żyj trochę. No kurczę, dobra. Powiem ci, staram się. Ja jeszcze Sabinka. A czemu ona ma jedną stronę? Dwójką, no. Okej. Okay. Które jeszcze te klocki zostały? Inicjatywa została. No, inicjatywa. Aha. No to wezmę. Nie, o tu jest, dobra. Bo Sabina na tego Twinsana to jest niezła w sumie. No, Sabina jest spoko. Tylko ja nie chcę nic mówić, w następnej wchodzi Vader. Dobrze. Tak tylko informuję. Sabina w tą czerwoną bazę, czyli łącznie za 3 dostajesz i wszyscy po jednym. O, zajebiście. To coś czuję, że to będzie szybka gra. No i pasuje już, bo nie mogę nic wykonać. Okej. To lecimy dalej. Dobrze. Takiego misplaya. Ojej, ojej, niedobrze. Bardzo niedobrze się to dzieje.
tak bardzo nie dobrze się tu dzieje. Zwróćcie może tokeny do puli. Jesteś pierwszy. Tak jest. A, jeszcze manę wstawić trzeba, okej. To masz after jeszcze ten guzik ready. To ci odtapuje od razu i manę, i jednostki. Okej. Ale co ja mam zrobić? Kurczę, ciężko podjąć decyzję w tej grze, kogo jak zaatakować. Tak, tak. Każdy się obrazi na ciebie później. Dlaczego mnie atakowałeś? No właśnie, no. Ale nie no, ja muszę sprzedać Aftarowi, no bo to nie, on nie, nie no. Zabiję ci tego leszczaka. Blacharz nie żyje. No i leczysz bazę. Się. Możesz do discardu wrzucać z kostkami, bo wtedy jest tak zrobione, że on ci usuwa te kostki. One się usuną, okej. Okay. Mhm. No to co? No to w bazę dana za tam za piąteczkę. Ała. I zobaczmy, co tu się dzieje. Czy ja to chcę zagrać? Nie wiem, czy ja to chcę zagrać. To jest tak słabe, że nie wiem, czy mi to cokolwiek da. No ale dobra, powiedzmy, że chcę to zagrać. Powiedzmy, że nie mam nic lepszego do zagrania i tak. Co tam zagrałeś? Nie, takiego Rebel Pathfindera zwykłego. No to ja Kamilowi sprzedam za 5 w bazę. O, taki lekki wjazd za 5. No, no a ty on się leczy tym kredikiem, już te 4 wyleczył cwaniak, także to nie jest takie. No. Pomyślałem, że mu trochę dołożę od jeszcze słuchajcie, Wiaderny zaraz wchodzi, także ja nie wiem, jak ktoś ma jakiegoś Vanquisha. Aha, Vanquish nie działa na niego. Cholera. Jak podpuszcza, o. No. Bo będą się rzeczy działy, no. No właśnie, bo będą się działy. Zrampił się tak, że wiesz, że tu liderzy to będą rządzić. Kurczę. Wiesz co, to ja raz, dwa, trzy, cztery walkerem tym z ambuszem wjadę w tego chłopa, żeby go usunąć. Którego chłopa? Patrz! Mojego szora. To jakieś wojny się dzieją. Ja stary, jak masz coś do mnie, to powiedz. Załatwimy to jakoś. Wiesz, kolejny, który by miał plus 2 zaraz. No, o właśnie, wchodzi Vader. No i to jest się zaczyna problem. No dobra, no to teraz ktoś mu mackę na twarz jakiegoś jak został albo coś. To się zaczyna niestety problem. Dawaj leje. Wydaje mi się, że wszyscy zapomnieliśmy spakować żółty kolor do deku. Może być problem z tym tapowaniem. No. Nie wiem, ja próbuję przeciągnąć cokolwiek. Zda się okaże, że skoro wystawił go tak szybko, to może jeszcze miecz ma już na ręku, nie? No ja coś tak czuję, że ma miecz. No ja mam wszystko. No właśnie, no to jest właśnie, tak się gra z Kamilem, no. Ma tam spod lady jakieś karty specjalne. Kogoś wywaliło nam? Nie wywaliło, a w ogóle nie słyszałem was przy okazji przez chwilę, więc... O, to chyba ci po prostu ten, zerwało ci neta, no prawdopodobnie. A właśnie spojrzałem i o dziwo nie. Chyba, że na chwilę jakiś mini disconnect. Czasami wystarczy, wiesz? Czasami wystarczy taka bzdura i to już wszystko potem leży. Czy jest w ogóle ruch, bo nie wiem. A, Etoriona chyba. Znaczy ja użyłem Luka i tarczę dałem na jednostkę. Teraz ja, tylko ja nie widziałem, co się dzieje i nie słyszałem. Dobra, wróciłeś. Walcz dzielnie. Walczcie. Dobra, to ja sobie zagram. Kogo sobie zagramy? A Gideona sobie zagramy. Ło! Gideon! Na Twin Sunsy całkiem przyjemny, nie? No. Trzeba nie zabijać innych. Tak. Znaczy, to jest typowy celownik, nie? Bo to jest za każdym razem when an enemy unit is defeated, nie? Tak. Także to jest chłop, który idzie z taką czerwoną tarczą na plecach. Muszę przyznać, jak wczoraj zacząłem składać deck do tego formatu, to mi się bardzo ten chłop spodobał. Tak, jest bardzo silny, tylko musisz go obudować. A właśnie tu jest Wiaderny, który... Ja już wiem, jak to będzie. Ja cię nie gnębię, ja tylko cię uspokoiłem na chwilę.
I ten, teraz ja, tak? Tak, tak. No. To Sabina w czerwoną bazę za trzy, a wszyscy pozostali po jednym. Po jednym, jak to boli w ogóle, ta Sabina tak boli. Ej, After, bo ty chyba nie wiesz, z kim zadziałasz. No chyba właśnie, mówiłem wam. On zaraz, kurde, nam tu wyskoczy, zrampił się, wyskoczy nam tak, że my się nie pozbieramy. Nie no, to chamstwo to trzeba ukarać. Puścić chamstwo na solo. A nie, bo Gideona trzeba coś zrobić. O, co się ode mnie, cię nie atakuje. Zabij tą Sabinę, bo nas wykończy. No na razie Waliu się już spłaciła, nie? No, tak, to jest tak, prawda. Jeszcze ta jej umiejętność na tego czymś Sansa też jest. Jest super, naprawdę. Słuchajcie, jak ja sobie nie wyobrażam poda na cztery Sabiny. O Jezu. Zabiję ci Gideona i Striggera w tego leszcza. Kurczę, to tam dużo przyjąłeś za tego Vadera, myślę. No bo to jest piątka, nie? Mimo wszystko. I Fanga, tak? Strzeliłeś? Aha, no to Fang spada. O. Dobrze, to ja wejdę w takim razie Leją. To ja wejdę Tarkinem. Pobawimy się na Gwieździe Śmierci. A ja nie mam wyboru, ja muszę próbować zmienić rękę. Okej. Okay. No to Kabil możesz chyba tam. No to w takim razie... Zostaw tą biedną Leję, nie patrz się tam. Weź się, nie patrz się tam. Weź se, idź się, patrz gdzie indziej. Weź tą kamerę, przesuń gdzie indziej. Zabiję Ryśka. Jak wleciał. Się ode mnie, kurwa, co tam. Dobra. To ja sobie zagram. Ja sobie zagram elektrostafa dla Lei. Jesteś smutny ten Tarkin. No smutno mi, no jak mnie bijecie wszyscy po kolei. Słuchaj, wiesz co, teraz już wiesz jak ja się czuję? Teraz już wiesz jak ja się czuję, mając 11 obrażeń wbite w bazę. Masz za dwa. To było nie, srogie. Nie, zmieniam zdanie. Biorę tą czerwoną bazę i wszyscy te wbili. Okej, to za jeden. A ja sobie nie wziąłem, ja będę... Wszyscy po jeden? Dobrze. Tak. Oho, róg się pojawia. To niedobrze. Bardzo niedobrze, że się róg pojawił. Daj mu tarczę od razu. A może nie chce? Po co go przymuszasz do tego? Shield, z tego co każe, shield nie miał Mei. Nie jest opcjonalny. No, więc mało musisz wykonać. No, jest tam trochę rzeczy. Dobrze. Zabijaj tego Vadera. No, ha. Ty myślisz, że to jest takie proste, zabić Vadera? Wiesz, córka ojca ma bić? Ale ona nie wie, co ty, przemoc rodzinną? Ej, ale w zasadach tego Twinsana jest, że bije się tych, co wygrywają, czyli ciebie albo Aftara. Tak, ja wygrywam, jak ty masz Vadera i Ruka i Krenika na stole. Znaczy, powiem tak. Czekaj, ona ma teraz... Będzie mieć 6 i tak wtedy spadnie. No nie, smutne to jest. No ale dobra. Krenika tylko po to, żeby nie leczył. Tak, chciałem wam powiedzieć. Dobry pik. Panowie koledzy, że ja straciłem 4 jednostki. Ja chciałem zapytać, ile wy straciliście. Chciałbym spytać, ile kto wystawił, bo ja na razie dzięki tylko Ezrze wystawiłem drugą jednostkę. Tak, ale... Ezra jest potężny, nie? No, może jest potężny, ale... tutaj poszły co? Wszystkie poszły już tokeny? Tak, inicjatywy? No to ja już nic więcej nie zrobię, także tyle. Jako pierwszy wystawiłeś trochę mocniejszą jednostkę, więc zgarnąłeś fokus od wszystkich, nie? Także tyle mogę zrobić. No, także tyle mogę zrobić.
Plum z laserka. Kto wziął inicjatywę? Ja. Plum z laserka. To mi się podoba. To jest ciekawe. To jest mniej ciekawe. No to będzie ciężko. To będzie bardzo ciężko. A czemu Leja ma tylko trzy obrażenia, jak plombę dostała od... Od Krennika? A, od Krennika. Od Krennika! Ona nie poszła na wymianę z Vaderkiem, tylko z Krennikiem. Vader by już nie żył. Tak, Vader by nie żył. Nie ma możliwości, no rozumiem to. No! Tylko zastanawiam się, co zresursować. To jest strasznie duży dylemat teraz, powiem szczerze. Dobra, bawimy się. Kurczę, fajnie jakby do tych Twin Sunsów ktoś zrobił już te żetony faktycznie. No, tak mówię, na razie tak, niestety to będzie takie drukowane na papierze, ewentualnie fani będą sobie gdzieś tam na drukareczkach 3D jechać. Nie no, to ja wymierzę sprawiedliwość Ezrze. Ała, Abit. No niemiłe. Nie jest to miłe. Naprawdę nie jest to miłe. Ale było zadzierać z Krennikiem? No. No i to teraz? No, teraz muszę się zastanowić. Czy ja chcę tracić Leję? Tak o, od razu. Może poza nim Sabina też, nie? Chyba jak on na wszystkich przekierowywuje. No jak wszyscy mnie biliście, to muszę jakoś... Znaczy Sabina dobrze, że jeszcze żyje, o tyle, że trzeba coś z tym Vaderem zrobić, bo ten Vader tu będzie nas tu będzie masakrował. I to bardzo nas będzie masakrował i a nie mam... złośliwa to jest Menda. I nie mam... Najgorsze jest, że nie mam co na niego zrobić. Jedno i drugie. Aha. Czy Game Genik szybko dorobi... Aftar, pytanie do ciebie. Czy wiesz coś, żeby Game Genik dorabiał? Jakieś żetony dodatkowe? Wiesz co? On nie tyle dorabia, co my. Po prostu sprzedało się więcej. My już zamówiliśmy. Możliwe, że w przeciągu półtora tygodnia... Aha! Pytacie o nowe żetony. O te żetony, nowe żetony. Tak, tak. A, bo nam się skończyły te, które już były teraz. Nie, na razie to był start produktu. Nic nam nie wysyłali, że one powstaną. No też trzeba brać po to, że... pod uwagę to, że czysto od kuchni wyglądało to w ten sposób, że Game Genik 3 lata temu zaczął pracować nad rzeczami do Unlimited. 2 lata temu widziałem pierwsze prototypy. Wtedy były ogólne zasady. Wtedy też trzeba było zacząć już produkcję w zasadzie i finalizować, co jest zawartością żetonów. No a Twin Suns moduł możliwe, że powstał, wiecie, doszlifowywany był jeszcze w zeszłym roku, bo to była publikacja, wiecie, w PDF-ie na stronie. Więc no niestety nie da się tak między firmami różnymi w jednej grupie szybko zareagować, żeby coś dorzucić, wyrzucić i dodać, nie? Natomiast tak, fajnie, chętnie sam bym się, nie wiem, z takiego zestawu żetonów Jim Jenik pozbył dwóch, trzech tych wykrzykników, żeby dodać takie 2 żetony. Natomiast no one były w innym czasie planowane, projektowane i robione. Zobaczymy, jak to będzie. Może jakiś pakiet turniejowy, może na jakichś innych rangom turniejach się pojawią te żetony. Jakieś promki, nie? Jakieś promki. Myślę, że firmy trzecie tu szybko też zareagują. W zasadach jest coś pisane o tym, że to musi być na turniejach oficjalny jakieś tam tokeny, czy można przyjść z kostkami po prostu? Dokumenty Organize Play jeszcze chyba nie są wrzucone, prawda? Nie, nie wrzucili to jeszcze. Jest tylko kompendium zasad całe. Natomiast można jakieś kalki z poprzednich gier brać pod uwagę. Tam chyba kostki nie były mile widziane jako kantery, nie? W sensie, żeby ich wartości pokazywały rzeczy. Ale to się ostatecznie okaże, jak opublikują doksy. Zrobimy tak, 6 w tą bazę i 2 w tą bazę. 6 w tą bazę. O Jezu, ty mi sojusz wypowiadasz? Ale 2 w tą! A mi 6 usłyszałem. Nie, 6 poszło w żółtą, 2 poszło w niebieską. Aż tak dużo obrażeń nie mam. A tak dużo obrażeń nie mam. W niebieskim, okej. Okay. Tak. Teraz 11 na 13 skończę. Tak. Patrz i kolejny róg! No co tu się dzieje? Same rugi.
Jej. Oj, to ten jeszcze będzie rósł? Tak, tylko że róg zabija róka. Dobra, to ja też chcę sobie bombkę wystawić. 3, 4, Chirot 5, już też 6. się pojawił na Discordzie. Okej, to za chwilkę spojrzę. O, 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 o nie. O nie, o nie. No, ojej. Ojej. Co prawda wchodzi tapnięty, ale to mimo wszystko, tak, kurczę, to już jest, to już Sabina z shieldem już nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Co to się dzieje? Czekajcie, mogłem to 6 jednak gdzie indziej przerzucić. No widzisz? I po co mnie było atakować? No widzisz, jakbym wiedział, że wejdzie, to... Chciałem zaatakować, bo coś czuję, że Leia za szybko zginie, nie? I ja poproszę 5 w dynkę i 2 w Walkera. A nie, ten Walker przeżyje. No. To ja go dobiję, spokojnie. Jest fajny ten Walker, no 3-5 jest całkiem fajny. Jednego, tak? No. Ale nie, ty byś stabilizę Shielda mógł zdjąć. Dobrze. Przecież ty możesz stabilizę Shielda zdjąć. Tak, Vaderem. No. Szkoda takiego koksa. A może zabić Vaderem Sabinę? No. No ale ktoś musi Shielda zdjąć. No przecież ty możesz. A się ściągasz Shielda, a potem zabijasz. Tak. Ty wybierasz kolejność. Ona jest 5 w plecach. Tak. Nie wybiera. Ona tak jest pierwsze, nie? Po prostu. Tak. Aha, to nie jest wybieranie kolejności. Ona tak wchodzi pierwsze i później atak zwykły. No to jak ktoś z nią ogarnięty, to ma pomoc. Nie, dobra, zabiję małpę. Którą? No tą. Aha, czy jednak Sabinka. Jednak Sabinka schodzi. Ja i w ciachu w nią. No dobra, to 2 w ciebie, nie? No wziąłem. No do kosza jej może nie wrzucaj. A, dobra, tak by się jeszcze przyda. Tak jest, jeszcze się może przydać. Zachowana wchodzi. Tak, tapnięta, no. Jeszcze się nam może przydać. Tapnięte jest znakiem zastrzeżonym. Dobrze. No teraz Etorian. No to co, no to ode mnie wchodzi Luke. Z takich ewentualnie informacji, które wam mogę jeszcze opowiadać, grajcie sobie dalej w koło. Przygotujemy pełną polską instrukcję. O, to fajne. Format będzie taki, że wiecie, będzie na przykład hasło experience i będzie po polsku wytłumaczone. To może pomóc nowym graczom, żeby wleźli. Oczywiście ta krótka instrukcja też będzie przygotowana, ta duża instrukcja też już gdzieś tam się robi, natomiast no to może nawet bliżej drugiego setu, czyli w jakimś czerwcu wyjdzie, ale będzie. Mm-hmm. No i z takich fajnych informacji to już fanowsko też zostało to przetłumaczone i już na grupach facebookowych się pojawiło. Tak, także bardzo fajnie, naprawdę fajnie przetłumaczone, bo sobie tak przejrzałem to może nie w całości, ale tak, że tak powiem pobieżnie było spoko. Fajnie, bo widać, że środowisko prędzej działa. Tak. Mimo, że jeszcze nie ma gry. Dobrze, ja zaatakowałem Tarkinem, bazę Aftara, plus zbudowałem sobie Ruka. Przepraszam. Teraz brakuje mi jednego damage'a jeszcze. No wiem, to wszystko kalkulatory. Ale dlaczego ty we mnie kierujesz swoje ten zamiary? Ja no Vadera chciałem się pozbyć, nie? Ale tam już Łukasz stoi. Ale zobacz, Luke jest nowiuszki. Ale Luke to nie Vader, powiedzmy sobie szczerze. Nowka sztuka. Vader zabija Luka jednym strzałem, tak o. Tak na dzień dobry. Ara. Kto teraz, ja? Tak, teraz ty. Dobra. Wiesz co, to ja tutaj Hera. Sobie wyrównam stawkę, żeby nie być ostatni, to plus 3. O! Solidnie. Ty wziąłeś inicjatywę, tak? Nie, no co ty, mamo, się on nie oddał to wrzuć to tu. O. Nie oddał, czyli tak jak wrzuć to tu. No, wrzuć to tu i spokój. Żeby się właśnie nie myliło, nie? Czy ktoś już bierze, czy nie. I tu się nie da pasować jakiś. Nie da się pasować. Także krenik już nie wejdzie. A daj sobie ten znacznik. To ja chyba sobie ten. O, to problem jest. No dobra. Ojej! Ojej! Teraz właśnie sobie celownik na twarz wszczelił. Ojej, ale szczał. Poproszę tą panią. Ale dlaczego ją? Bo cię nie lubię. Ale ty jesteś niemiły. Czyli wszystko w nią idzie, tak? Bo ona ma... Nie, 5 ma, czyli zostaje ci 1. Jeszcze można komuś shielda ściągnąć. I... Ale ty jesteś niemiły, no.
Dopiero się na nim poznałeś? I dla Ruka. Ty świnio. Ale tutaj Kontruper pisze, właśnie, że co więcej wracają do gry dziadki, które w SWCCG 20 lat temu grały. No, także no też fajnie, no jak najbardziej, jeżeli tylko ludzi to interesuje. Zawsze dobre hobby, nieważne ile się ma lat. Jak... Ja przyznam, że jak SWCCG sobie działało, to ja byłem daleko od dużych ośrodków. Nie wiem, miałem 10 lat i nie było szans, żebym miał szansę w to pograć. Przecież się tej gry w takim wieku też było bardzo trudno, bo ja miałem jakieś karty, ale nie do przejścia było to dla nas z kumplami, więc graliśmy w Magica i w Warhammera bardziej. Dobrze. Skoro ty jesteś taki niemiły dla mnie, to ja ci wiadernego. Skoro ty mi córkę, to ja ci ojca. Jak to mówiłam, jaki ojciec, taka córka. To ja, moi panowie koledzy, użyję sobie zdolności Vadera. I tapniesz sobie shielda. Aha, nie, już nie masz shielda. To możesz sobie strzelić w Ruka. Nie, strzelę. Dobra, ale chyba nie. Strzelę sobie w tego shielda na goście i strzelę za jeden w Aftara, żeby wyrównać nam szansę. Okay. A ty mógłbyś wybrać? Co wybrać? W kogo? Że bazę przyjąć. Tak, wybiera bazę, po prostu. Tak, nie jest tak, że w bazę kontrolera. Tak, no, tak, spoko. Tak. No to Aftar. Co tam? Dobierasz kartę standardowo? Starą sekwestrę mi zrobił card game Deciphera. A teraz tak, ty już nie masz czym tutaj rządzić. Ty się wypstrykałeś. Luke mi najwyżej w nią wiedzie. No dobra, to ja ją wystawię, no. O Boże. Dwójeczką. Jak tak. Ty ją wystawiasz, no dobrze. No ja tu widzę większe zagrożenia na razie niż Herę. Jeśli mam być szczery. To Amfę? Zaraz będzie kolejny Vader. Tam mój Vader to jest taki ciapa. No, taki ciapa, tak, no tylko 5-8, nie? Taki lekki, nie? Kto by się tam przejmował takim? Tarki nic mu nie daje, więc w ogóle nie wiem, o czym mowa. Dobrze. Dawaj. Panie Torionie. No to co, no to trzeba jakoś podpakować tego Luka, chociaż trochę. Musi przeżyć, on musi przeżyć. O matko, no to zadajcie sobie po jeden, panowie. Clone Trooper, dzisiejszy kontakt przez Facebooka ze starą znajomą. Hej, wybierasz się na nową karciankę? Tak, 5 boksów zamówione. Leszek, kurna, namówiłeś. Takie lekkie, delikatne wejście, no. No, 5 boksów. Jeden damage dla ciebie z... Aha, z jasne, już biorę. Poczka. After? After. To ja tam Veteriona sobie wjadę za 4 w bazę. Za 4 w moją bazę. I dostaję experience token tutaj, tak? No, tak, tak. Jest unikatowy, więc... Jak najbardziej. Dalej. No to jak ty mi w bazę za 4, to ja ci w bazę za 6. Jakie agresje. Chyba czuli krew. Inicjatywę. Darion, coś masz jeszcze? Tak, mam jeszcze. Patrz, jeszcze coś. Force throw w Sinego. No dawaj grubasa, dawaj Devasa. Dawaj jakiegoś grubasa, to może ten, to może Herę zniszczymy, albo drugiego Ruka. Myk. Ja nic grubego nie wchodzi. Myślałem, że coś się postarasz, żebym zrobił jakąś jednostkę. Chociaż byś trójkę dał. Byś dał, no. Trójkę wybierz, panie. No. A co chcesz, a kogo chcesz zabić? To no nie chcę twoich, no myślałem, że Herę pozbędę się, albo kurczę, albo się pozbędę Tarkina. Karta się odczep ode mnie. To trzeba się współpracować. Zaraz Vader wejdzie. Na 2. Mam za 5 tylko coś. Za 5. Dobra, no, za 5 to mało. No nie, no to nie wiem. To za 2 to tak słabo. No co? No to walnij mu Palpatine za karę. A to spoko, to będzie miał więcej ataku.
Dobrze, to jak lubisz ten, to dostanie za dwa. Dobrze, proszę. O, ty dziadu. No sam powiedziałeś, spoko, to co? Najpierw mówi, tak, spoko, fajnie, bawimy się. O, ty dziadu teraz, nie? No. Czemu wyciągasz taki te miły, pęcie? Taki miły, nie? No, no i tyle, pas. Tyle, nie? Mhm. Wróćcie za to. No jej, no to nie jest, to nie jest to, co ma być. No ale dobrze. Ja mam inicjatywę. Tak jest. To szybko kasuj te dane osobowe. Na szczęście nie bój się. Ten. Nikt po streamie już tego nie zobaczy. Bo nie przechowuję czatu na nagraniach. Dopiero będę się z tym bawił, ale to mówię, to muszę troszkę jeszcze na tym Twitchu zwiększyć swoją siłę. Mogę ja? Proszę. No, jedziesz, jedziesz. To jest 18. Dobra. Ma siódemkę, czyli może już wejść luk. Jeszcze manę sobie liczę, czy ja potrzebuję dołożyć coś do many, czy nie. Dajcie sekundę. Patrzcie, jak ładnie mówi tura. Mana, to są zasoby. Zasoby, tak. Rysos, no. Zabij Palpatina. Zabij Palpatina. No, Palpusia. A nie, no ja mogę striggerować koniec gry, nie? Zagrywam to za jeden. Oj, ty no i nie wygrywam, bo gramy do końca fazy, więc jeszcze w pieprz spuścicie za to, że striggerowałem. No na razie wygrywa Dan. I pani Syndula za 5 wchodzi w żółtego, w Dana. Dzięki. Jep, tu wpada na dwójeczkę. Nie, najpierw wtedy resolwujesz całą jedną kartę, następnie dopiero wchodzą pozostałe umiejętności. Nie, bo jest ona tak działa tak, przed wykonaniem ataku. Ghosta. No. A, dobra, ona tak, okej, bo to nie jest po ataku, dobra. Źle zrobiłem, zadeklarowałem cel, powinienem dać Ghostowi plus jeden i wtedy wchodzę w niebieskiego, jak już tak w ogóle ciśniemy po kolei. I teraz z drugiego Ghost atakuje i on ma on atak, daj shield token to another, to dostaje ona shield tokena, a chłop atakuje Etarion ciebie za, no wystarczająco, za 8. No patrzcie, jakie tu są brzydaki. Żeby tak gospodarza pobić, przychodzi, i piwo daje, ja dzika i jeszcze takie rzeczy. Nie, to ja takie po prostu. To nagroda nie jest, jak kogoś zabijesz, to już nie będzie dodatkowych 5. Nie wiem. Zaraz sprawdzę, ale chyba ten, co tylko striggerował. Czekajcie, już zresztą mogę doczytać. Tak, też podejrzewam. Już sobie zerknę w międzyczasie. Wydaje mi się, że nie, ale też w sumie tak, jak zadałeś to pytanie, to jest to coś dość ciekawe. Tylko to trzeba znaleźć artykuł. Bo to w artykule jest napisane. A nie w tych zasadach. Twin Sons. Bla, 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 fabuła. Zasady Twin Sons. That player is eliminated and can take any more action. The player who eliminated them immediately heals 5 damage from their own base. Nie, czyli tak, za każdym razem jak ktoś kogoś zabija, to healuje sobie 5 z bazy. At the end of the phase, after any lingering card abilities are resolved, the player with the most HP remaining wins. Tak. Czyli tak, jak się zabija kogoś bazę, to się leczy sobie 5. Czyli można być... Można teraz się uleczyć, jakby, nie? Ej, to ja w takim razie zabiję Dana. Zabijasz żółtego. Nie, no nie zabijaj mnie. No zabij go. Dawaj, zabijemy Aftara. Ale to wtedy ja zrobię lwią robotę, a ty spijesz nagrodę. Nie ma tak. Dobrze będzie, nie bądź tak. Jak się dogaduję. Po co ja wracałem do gry, bo dostałem DC? Nie liczy się, mój ruch jest teraz. Ty bierz tam te, nie wiem ile tam, 7, 8. Jakie 8, 7? Chciałbyś 8, gdy nie umiesz liczyć. A to nie zginął, to co to za zabijanie takie nie zabijane? Nie, to nie, no to Aftara. A, głupi od tego czytania. Aftara?
Czekaj, za ile ty atakujesz? Za 6. Za 7. Bo? Bo krenik. Bo krenik. A, krenik, okej. Okay. 5, 6, 7. No tak, ja sobie takiego wrzucę. Jaki cwaniak, jak się blokuje. To ja za jeden... Za jeden dodam sobie... Dobrze, to ja sobie dodam, już zacznę... Tak przegraliśmy to. Ja sobie już zacznę tasować. Ja sobie sentinelkę za jeden dodam. Aha, sprytne. Sprytne, proszę pana. To ja użyję zdolności wejdę. Ja też gram, no co jest? A, dobra, sorry. Przepraszam. Myślałem, że trochę cię przekręcę tutaj. Nie, ja pocisnę rukiem w tego śmieciaka. Sentinela. Okej. Dobrze, ja mentalnie sobie zabiłem pierwszego gracza, więc jestem zachwycony. Szkoda, że Sinemu zabrakło jednego damage'a, bo bym wtedy przynajmniej miał pewność, że jestem drugi, a tak niestety. To ja. Trzeba było nie inicjować! Hel. I za jeden w Sinego. To jakieś wyższe matematyki teraz będą grane. Znaczy trochę ty zdecydujesz o kolejności graczy. Oczywiście, że nie masz takiego taga, co za złol. Mogę zagrać to, a mogę zagrać jeszcze to. Mogę wszystkim naszym bazom dać mogę po jeden, wszystko. To do mnie tak przybliża nas do niczego. O, dobrze. Wiesz co, ja wjadę za 3 w żółtego. Jak mogłaś? Kamil? Poczekaj, ktoś z niego patrzy, mu wszystkie jednostki stoją. Takiego ci rzucę. Nie, no takiego jeszcze. Powiedziałbym ci coś, ale że jesteś na publicznym kanale. To sobie daruję. To w takim razie... W tego. Tego, okej. Okay. To dwa. Poszedł spać. Nie, on ma 5 w tyle. O, on jeszcze, on jeszcze żyje. To jest właśnie, to jest najlepszy walker na świecie. On zawsze żyje. Nikt go nie chce bić, bo zawsze mu zostanie jeden. Tak. Ten czerwony event za 3 też go nie zabija w takim razie. Spoko, no. No, dokładnie. Z Open Fire go nie zabija. Dopiero zabija go... Nie, Force Choke też go nie zabija, bo nie możesz wycelować. Dopiero takedown. Tarkin za 2, experience na ruka, Aptor. Zabunkrował się. Ja się zabunkrowałem wystarczająco. Znaczy ty się wymaniłeś, ja się wymaniłem, czyli Shin po prostu wygrał. Manę. A ja jestem takim klimaciarzem, który całkowicie nie ma ciśnienia na wynik, więc sobie zajmę drugą pozycję, robiąc ciśnienie na wynik. Na razie przynajmniej, chyba po że jeden. Się zdecyduje, żeby... Mogłeś jeszcze Sabiną bić! To sobie bym wbił, ale to niewiele zmienia. No właśnie, patrz, jak się zmienia, będzie leczył cwaniak, jeszcze chytry lis! Pokażę, co tu potrafi, no jeszcze się... Patrz, jeszcze wiaderny wchodzi, no to już w ogóle jeszcze będzie... Dzień dobry! Sieczka. Dzień dobry, przyjaciele. A, Vader był! Mówiłem, że wejdzie Vader, to nie, zabijamy Luka! A ja teraz zagram, zobaczcie. Exos. Nie, a to jest okej. Kogo? Tylko... Na ruka. Sędzia... To kosztuje 5. No to co? Co mi zabroni zagrać na ruka? Nie błaźni się, wyrzuć to, nie masz tej karty. No ale co ty gadasz? Znaczy, możesz zagrać na ruka, tak, oczywiście. Możesz to zrobić. Tylko no karta nie ma efektu. No tak, no nie działa. Ma! Życie leczy. Jak? Nie ma Ristala. Aha, tak, znaczy... No nie,
Bo ponownie no sędzia. Traitorous nie jest jednostką. I tu jest oszukany. Dokładaj ten damage. W czerwonym masz przy tych partyzantach masz, że każda karta czerwona zadaje obrażenie. Natomiast Yularen mówi, że musi być jednostka. Dlatego Yularen no jest okej, okay, ale on jak wyleczy dwa w grze. Wracając do tego, mogę zdecydować, kto ale będzie. Nie, poczekaj. To poczekaj, to ja inaczej oszukam was. Mogę no. was oszukać? Tak, możesz. Tak jak Aftar? Tak, no, można. Dawaj. To w takim razie... Tak. Walniesz Vaderem. Nie, uleczę sobie i zabiję... Nic nie zabijesz. Zabiję... Coś tam zabiję. Zabijesz Frontiera, no. Ale przecież ty dobrałeś tą kartę, kurwa, z od kontrolera. No, ale miałem oszukać, no to oszukałem. Dobra, to za oszustwo czeka. Dostajesz 33 masz obrażenia. Masz za pięć. Znowu mnie... Żeby Wina zrobić sobie? Dobra, i co? I spadam na przedostatnie, dobrze. Ty jest, what it is. A zadychę z czego dostałeś teraz? Bo czekaj, bo ja ci cofnąłem te obrażenia, które ci zadałem przypadkowo. Daniel mi zadychę. Wiesz, to za 8 mógł zadać. A nie, bo aha. ten ma experience tokeny. To no. Boże, jak znaczy, jest zdyskonektowało. On za piątkę... Zadychę, no. No tak, ale zadychę w Kamila wjeżdżą. No. Ciekawe, czy oglądający wiedzą, co się dzieje. Tak, ale zadychę mógł wjechać. Tak, no. Tak, już się włączam z powrotem. Wjeżdżam zadychę w Kamila. Za tak. karę. Zadycham. I jesteś drugi. Jestem drugi. No i dobrze. Nie mogłem być pierwszy, więc. A ja chciałem was tak, faktycznie. Czy byś zaatakował mnie czy innego? Tak, bo nawet jeżeli zabiłbym na drugim ciebie, miejscu. Jakbym cię zabił, to się tak. nie miał kapsa. Znaczy nie idę. Powiem tak, moralnie jest spoko, bo przecież mi się udało pierwszemu zabić, wiedząc tak, za 8. Cieszę się, że nie zabiłeś mnie, bo dzięki temu wygrałeś w sumie. Tak, opłaciło się. Dobra, to jest ciekawy tryb na fazę jak najbardziej. Wiadomo, nikt tam super kompetywnie to nie będzie grał, natomiast ja jestem graczem, który ma tylu znajomych, którzy chcą sobie poznać różne gierki, że na bank będę miał sobie na stałe zrobione jakieś 4 talie, w których można po prostu usiąść i sobie taką grę zagrać. Nie? Co to też no, jest ciekawy format, tak jak było to Euro właśnie wspomniane wcześniej, gdzie grało się te pody o punkty i to jest właśnie taki śmieszny system, żeby grać sobie pody i nabijać punkty pod jakieś prąg. Nie wiem, czy to będzie tak wyglądało jak w Destiny, podejrzewam, że niekoniecznie. Nie, tak, ten system, wiesz co, bo to on był we wielu grach ich wtedy, to przecież w każdym to się nie sprawdziło, nie? Za dużo problemów z tym było związanych. Włącznie nawet z transportów, nie? Tak. Ticketów, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast teraz no. tak, co przed nami są store showdowny, jak się już ogramy z pre-releasem, później mamy release. Z weekly playami, później od kwietnia się zaczną showdowny, tam pierwszy może będzie przed kwietniem. Więc na nie zapraszam w różnych miejscach. My będziemy starać się też jakiś taki na przykład trochę dopieszczony showdown, jak ktoś będzie w okolicach Gdańska w czasie Gdareny kolejnej, którą chyba jutro ogłaszamy z datą. W kwietniu to będziemy starać się zrobić też showdowna, takiego jakiegoś z dodatkowymi kraftowymi nagrodami, które sobie gdzieś tam powymyślamy. I później co? Później kolejnym naszym etapem pojawią się kolejne promki. Na razie nie mogę powiedzieć co za promki, ale tylko promki konwentowe. Czyli no, FFG i tutaj mamy zaplanowane naprawdę dużo różnego rodzaju działań. W takim formacie, że 80% z tych działań dotyka sklepów, więc idźcie do sklepów, grajcie w sklepach, ja jak zawsze zachęcam. Super. Wiem, że w necie jest gdzieś taniej, ale serio, dołóżcie 2 ziko do boosterka i pójdźcie sobie pograć w sklepie. Oni dostaną masę różnych pakietów. Dzisiaj powinien wyjść newsletter i wiem, że wyszedł z wytłumaczeniem dokładnie, jakiej ilości każdy sklep dostanie takich pakietów na start i tak dalej. Natomiast
te pozostałe 20% to właśnie będą na przykład Mistrzostwo Polski przez nas zrobione. Jeżeli dostaniemy euro, to będziemy chcieli też euro zrobić dla was. Jeżeli będzie i takie, nazwijmy to, rangi Mistrzostw Polski i rangi wyższej, no to jedno zrobimy w jednej części Polski, drugie w drugiej części Polski, właśnie po to, no to żeby też każdy fajne, mógł to wylosić, że równomiernie, nie? Ale to poczekaj, after, a taka firma na G, którą wszyscy kochają albo i nie, robiła jeszcze taki puchar swój, czyli niezwiązany z Organize Play, tylko event od siebie, jako od wydawcy. Planujecie coś takiego, czy raczej tylko pod Organize Play z FFG? Jak później może trochę zwolni, to różne rzeczy na pewno się będzie planował, bo my zawsze staramy się już jako marketing zwykły Rebela i tam nasze Organize Play, żeby zawsze coś się działo. Na przykład w zeszłym roku AMG nie zrobiło jakiejś super serii, w sensie pozwoliło kupić Store Championshipy, a my zrobiliśmy dla Legionu, Armady i X-Winga całą serię z mapką turniejową. X-Wing do tego dorzucił zbieranie punktów ligowych i po całej lidze okazał się, kto tam był mistrzem mistrzów, nie? Więc tak, no my będziemy reagować, natomiast na razie ta machina jest na tyle rozpędzona, że no zobaczcie, teraz macie tydzień przed premierą, są specjalne pakiety. Później zaczynają się weekly play, na pewno z 3-4 tygodnie średnio zaawansowanemu graczowi zajmie zebranie tych promek. Jak ktoś jest strasznym wyjadaczem i obskoczy 3 sklepy, no to w 2 tygodnie je zbierze. Zaraz po tych 3-4 tygodniach one dalej te weekly play będą sobie tam grały, ale wejdą store showdowny i zaraz już będzie zapowiedź kolejnego dodatku i już będziemy się szykować na pre-release, nie? Myślę, że ten pierwszy rok skupimy się na tych wszystkich oficjalnych wydarzeniach, a później, jak już zbiorę sporo danych, ja czy ktokolwiek by miał się na przykład, jeżeli ja bym przestał się tym zajmować, no to będziemy dostosowywać, czy jest potrzebne jakieś dodatkowe działanie jeszcze oprócz takich standardowych, nie? Też, żeby znaleźć wam nowych graczy, uderzyliśmy do masy różnych influencerów. Tutaj Torion jest akurat przykładem gamera kartowego, czyli on hajpuje tą naszą bańkę karcianą. Ale właśnie jest Lothar, który na przykład robi jakieś streamy w ogóle dla graczy komputerowych. Rozesłaliśmy prawie 40 pakietów recenzenckich. I to jeszcze nie są wszystkie pakiety, więc żeby to też trafiło w różne inne miejsca. Mam gdzieś tam dogadywanie, zobaczymy w naszym stanie, na przykład z no reklamą, bo ciężko mówić, no, recenzja reklama w jakimś stanie albo w jakichś innych gazetach, które mogłyby to pojawić, nie? Żebyśmy, ja na przykład nie wiem, jak wy się pierwszy raz mieliście kontakt z różnymi grami, ale z nowoczesnymi rodzajami gier planszowych. Ja na przykład miałem swój pierwszy kontakt, kupując CD Action i tam była recenzja Warcrafta, gry planszowej. Więc ludzie naprawdę z różnych źródeł staramy się powiększyć tą bańkę, żeby ona była jak największa, nie? Wiadomo, na razie wszyscy wszystkich znacie, no ale staramy się robić tak, wszystko. Jeszcze gry nie ma fizycznie, nie? To też jest trochę inny temat. Więc są ludzie, tak, którzy są zajadani i wyczekują na tą karciankę od jakiegoś czasu. No teraz odwiedzajcie sklepy, nie? Odwiedzajcie sklepy, szukajcie w innych miejscach. Widzę, że na przykład widzę niektóre takie puste miejsca na mapie, na przykład Szczecin muszę gdzieś ogarnąć. Wiem, że tam są sklepy, żeby może ktoś się zainteresował. Pan Mysza, nie? No trzeba by. No i wracając, więc tak, będą te pakiety, a dodatkowo jeszcze z takich konwentowych rzeczy pojawi się kolejna promka. Mieliście w promce Luka i Vadera za bycie na konwentach w różnych miejscach. Zbliża się drugi set, no i będzie kolejna promka, która będzie do zdobycia na różnych konwentach. To też fajne. Na pewno, bo ona się tak na 90%, jak zdąży się wydrukować i dojść, będzie na Pyrkonie, później się pojawi na Spotku, później się jeszcze pojawi na kilku eventach, na które Basia jeździ, nasza eventówna, i będzie je gdzieś tam dawać, nie? Więc no, działań jest sporo, gra, jak widzicie sami, dobrze się przy niej bawicie, więc potencjał jest duży, ja liczę, że będzie. Nie wiem, bo mnie Kamil na przykład irytuje. No. To możesz zawsze grać na niego. To ja mam takie pytanie, panowie, czy zostajemy już sobie przy rozmowach, czy jeszcze chcemy sobie jedną szybką rozegrać? Nie, może już bez gry, co? Okej,
Dobra. No, chyba tak. No, możemy chwilę podyskutować. Jest to dosyć zajmujące. Ja powiem tak, ja dzisiaj wyszedłem sobie o 6 z domu, coś tam w firmie właśnie, masa wysyłek, jakiś ten newsletter szykowaliśmy, który, jeżeli ktoś ze sklepów albo kojarzycie swoje lokalne sklepy, to niech zwrócą uwagę na e-mail, bo przyszło tam konkretne wyjaśnienie o wszystkich lunch kitach, bo było masa jeszcze pytań o to. O 16 miałem kola z FFG, który trwał 1,5 godziny, później sobie wypiłem herbatę, no i teraz siedzę z wami, nie? Więc ja chętnie jeszcze poodpowiadam, ale za jakiś czas będę się zbierał. Sami widzieliście też, że już zmęczenie zbierało żniwo i parę razy się walnąłem w rozgrywce, nie? Ale to słuchaj, powiem tak, jest jeszcze oficjalnie przed premierą, więc no wiadomo, że ludzie się, my się też cały czas tego uczymy, to nie jest tak, że myślę, że mało osób jest taka, która naprawdę pamięta o wszystkich triggerach i o wszystkich rzeczach, więc to nie ma tutaj jakby... Myślę, że to są 3 turnieje takie na żywo. Tak, szczególnie, że jak się trzyma karty w ręku, to jest zupełnie inaczej, bo tymi starterami, jak też na pokazach siedziałem, To naprawdę się zupełnie inaczej gra. Aha, to prawda. Natomiast ja mam jeszcze takie jedno ważne pytanie, bo mówisz o turniejach i tak dalej. Czy jest już jakiś oficjalny plan dotyczący tak naprawdę tego, jak będzie wyglądało sędziowanie? Czy to będzie tak, że oni sobie wezmą ludzi z ulicy? Czy będzie tak, jak nie wiem, jak jest w Poxach czy w Magicu, że będą po prostu oficjalni sędziowie i trzeba będzie jakieś tam mieć certyfikaty, czy po prostu zdawać egzaminy? Jest mowa o oficjalnych sędziach i takich, nazwijmy to, certyfikowanych przez nich. Natomiast nie wszystko wyrobiło się. To jest chyba trochę standard teraz w branży komputerowo jakiejkolwiek, że na start gry dostaje się część możliwości działania, a później są dodawane, patche. DLC bardziej. Nie, bardziej patche bym to nazwał niż DLC. DLC to będą kolejne sety, kolejne tak? Dodatki. A tu teraz patchujemy, tak? Bramki. Czyli dodajemy sędziów, czy dodajemy zasady turniejowe. Patche kojarzą się z naprawianiem, nie? Tu jest ten... To update'y, update'y. Living experience, tak? W którym one są zaplanowane do wprowadzenia, natomiast no, wymagają trochę więcej czasu. Na przykład, no wiecie, ten system sędziowski trzeba tam zabezpieczyć prawnie niestety dwa absolutnie prawne inne światy, czyli USA i Europę, i musi działać dla obu, tak? Taki system. No a głupio by było na przykład przesuwać premierę gry o miesiąc po to, żeby no, system dla bycia sędzią działał. To lepiej na przykład przesunąć te ważniejsze nawet turnieje na później po to, żeby już móc sobie z grą wystartować, żeby ludzie się też nauczyli, nie? Oczywiście. Więc ten live service jest dużo, bo strona Unlimited ma dostać masę funkcjonalności. Mają się pojawić te zasady dla sędziów trochę więcej. My na razie po prostu na swoich oficjalnych będziemy korzystać z, no co to dużo mówić, podejmiemy sobie decyzję, kto będzie na przykład sędzią głównym, sędzią tym, do momentu, aż się pojawią jakieś oficjalne programy, w których można być takim sędzią, nie? No i wtedy, ale ma być. I mi się wydaje, że oni też na streamach kiedyś wspominali o tym, więc tu co najwyżej mogę potwierdzić, że taki system ma być w końcu. No to tak, ja czekam z niecierpliwością. Specjalne promki, nie, na ten cel przeznaczone, to też o czymś świadczy. Podejście jest trochę inne niż kiedyś. Nie, no zdecydowanie. System sędziowski w ogóle nie istniał w Destiny tak naprawdę, nie? Za bardzo. Tak. Ludzie to robili no, za darmo, nie? Uczyli się zasad. No, sklep jakoś zawsze coś dawał. No tak, tak, no wiadomo, ale to już po stronie organizatora było, nie? A nie wydawcy. No tak, no tu było właśnie różnie. My natomiast jak bierzemy zawsze sędziów do sędziowania na jakieś nasze eventy, to oczywiście na umowę płatną w jakiejś tam formie zawsze dogadanej, więc z naszej strony jak będziecie widzieć sędziów, to wiedzcie, że na turnieju, to wiedzcie, że oni są normalnie opłacani. Nawet jeżeli będzie tak, że oni wymyślą jakieś swoje zasady i trzeba będzie aplikować i coś, no to dalej przy takim turnieju zawsze będzie taki sędzia opłacony, żeby był zadowolony, żeby mu te koszta zeszły, pojawienia się gdzieś, żeby też sobie coś tam może odłożył. No też na pewno... do innego miasta, nie? Płacić za hotel, no, i tak dalej. To jest dużo, nie?
Jasne. Albo to trzeba zamortyzować, albo zapewnić takie hotele. No i tutaj z tym zapewnianym też nigdy nie było źle, bo ja miałem sezon 17, 18, 19, gdzie ja z FFG no cały świat przejechałem, praktycznie do Australii, tylko nie zajechałem. Miałem zajechać do Australii w 2020, a COVID pokrzyżował wszystkie plany. Bo jeździłem i z X-Wingiem, i z Keyforge'em, przez co były miesiące, że w firmie mniej mnie widzieli niż nie widzieli. Na granicy. Ale to było spoko doświadczenie, nie? Bo i w USA byłem na Worldsach i na różnych takich wydarzeniach i to było super. Super i doświadczenie. Sędziowałeś, tak? Tak, sędziowałem. Najwyżej co sędziowałem, to finał UK Expo na największym chyba ever jednorazowym turnieju X-Winga, gdzie było 530 graczy. I sędziowałem finał. Więc aha, to było dla mnie takie też fajne. Byłem po prostu sędzią, a później jak szliśmy draminkowo, to wyszło, że sędziuję finał. Natomiast żeby nie było, tam było z 4-5 nominatów do takiego sędziowania, ale ważnym było to, że sędzia tego finału nie mógł być też sędzią pochodzącym z kraju finalisty. Więc Ken odpadł no tam w jednej ósmej. Nie poszło. Źle mu nie życzyłem, odpadł w jednej ósmej. Dzięki czemu mogłem posędziować sobie później. W USA na Worldsach też sędziowałem półfinał, jeden, chyba też był na streamie. No i robiłem tam też sajdy, pomagałem, bo tam te sajdy, amerykańskie podejście do grania, nawet na takich wielkich turniejach jak Worldsy, jest naprawdę inne. Mieliśmy, tam było 13 czy 14 graczy z Polski i oni zawsze... Ja tego nie neguję, to jest też dobre podejście. Obliczali value side eventu, main eventu i w którym wziąć udział i coś, a amerykańscy gracze, o fajne, tego trybu jeszcze nie grałem, siadam, nie? Nieważne, że spędził dwa razy więcej czasu, dostał dwa razy mniej, ale po prostu pobawił się w jakiś to sposób. Też wynika z zamożności, wydaje mi się, w społeczeństwa trochę. Na jednych Worldsach... Sami to robiliśmy, Danielu, więc znamy to. No tak, no tak. No. Natomiast no, Polacy zawsze byli dużym, dużym tam impact dawali. Nawet jak nie wygrywali takich Worldsów czy coś, zobaczymy jak w tym roku im pójdzie, to zawsze... Pamiętam jedne Worldsy, gdzie gra się dzień 1A i dzień 1B, czyli w zasadzie, żeby wyznaczyć tych finalistów, jest 7 frakcji, czyli 14 zwycięzców, można powiedzieć, takich eliminacji. No i jednego roku było tak, że chyba 8 to było Polacy, czy 7. I było tak, że gość odbierał nagrodę i już ją sprzedał Amerykanowi za 300 czy 400 dolków, bo to mu praktycznie zwracało albo pobyt, albo no, dużą część samolotu, nie? Jasne. No tak to jest. Tak samo bym chyba zrobił, nie? Ja jestem generalnie kolekcjonerem, lubię takie rzeczy, ale jak coś tam nagle dostaje value powyżej tak, 300 dolków, to już wcale mi tak bardzo nie potrzebuje. To już człowiek przestaje być kolekcjonerem. Tak, no. Ale to jest prawda, jest taka, że kolejny wyjazd. Na bycie Polakiem. W samolocie potem cebula, nie? Ale jest kasa już na kolejny wyjazd tak naprawdę, nie? To też tak wygląda. Nie, no nie oszukujmy się, my jakby musimy liczyć każde złotówki. Zarabiamy niestety ile zarabiamy. Więc tak. No ciekawe jak tutaj wyjdzie z tą grą. Ja się natomiast ja będę takim po prostu semi-graczem, nie? Nigdy nie będę super profesjonalnym. Tak jak mówiłem na wstępie, ja jestem głównie planszówkowy, bitewniakowy. Tam potrafię gdzieś pokazać pazur. Tu raczej będę takim środkowym graczem, ale bardzo mi się podoba to, że w zasadzie mam wrażenie, że zebranie sobie kolekcji całej kart nie będzie wcale takie drogie, nawet z legendami zwykłymi. Bo value dopiero będzie w foliach, w no-frame'ach, bo hyperspace już nie mówię, nie? Hyperspace trzeba od razu walizkę mieć obok i ją tam odkładać, wiecie, tam... Nie, hyperspace'y będą dostępne. Mówisz o showcase'ach. Showcase, no. Tak. Ale i te foliowane hyperspace'y to też jest mega rzadko. Właśnie widziałem tak, szczególnie takie legendy zdjęcie. To już w ogóle. Tak. To ja kiedyś się bawiłem w liczenie szansy, nie pamiętam tego, ale jakaś ekstremalna szansa jest na legendę w hyperspace'ie foliowaną, także to będą drogie karty. To słuchaj, to jeszcze za teraz policz szansę na showcase foliowany. Ostatnio wydaje mi się, że produkt jest właściwy. Jeden z naszych kolegów miał prawo otworzyć taki booster i zobaczyć jak tam w środku jest
i przy otwarciu jego wyszedł mu właśnie no frame foliowany legendy tej, która mówi zniszcz wszystkie jednostki. To o, nice. Random otwarcie. Aha. Super Laser Blast to jest Super chyba. Laser Blast. Tak. Natomiast tak? Showcase foliowany będzie, bo z tego co widziałem było już zdjęcie gdzieś się pojawiło. Jest zdjęcie w spoilerach, ale tak. Wydaje mi się, że one wszystkie takie będą. Bo myślisz? Bo z rzadkości kart nie było wspomniane nic o foilowanych showcase'ach. Hmm. I to w ogóle byłaby jakieś ekstremum już generalnie, trafienie czegoś takiego. Sporo by typów było tych wszystkich kolekcji. Kurczę, tak, jeżeli tak. Showcase to mamy jednego na dwa case'y, a foliowanego to... showcase'a to... A jeden na 100 case'ów to weź to zbierz. Nie? I jaka to wartość w ogóle by była? Czysto technicznie to chyba zależy od tego, czy showcase może się pojawić jako ta ostatnia karta, która zawsze jest foliowana. No bo to od tego jest uzależnione, a tego odpowiedzi niestety nie znam. Na rozpisce nie było nic o foliowanych showcase'ach. Ja nic też nie trafiłem. Showcase są wszystkie foliowane, mówili o tym na streamie, także mamy informację od Unzemo, potwierdza, że wszystkie są foliowane. Po prostu z bazy są foliowane. O. Tak, tak. No to nawet lepiej, że nie ma takich, bo trafiłbyś showcase'a to już by był za duży bałagan. Gdzieś by cię kuło z tyłu, że ale szkoda, że nie foliowane. Tak, tego, że no tak, w sumie tak, no przy takiej rzadkości i tak to już i tak. Razem z kolejnym. Ale tak samo powiem wam, że wcale te bazy R-kowe nie będą tak częste, bo z tego co widzę, to tak średnio 2-3 wchodzą na boksa. Mhm. Ale wiesz, bazę potrzebujesz jedną do grania. Tak. Kupisz to na rynku. No to tak, tak, ale to też nie będzie tak, wiesz, za piątkę mi się wydaje chodzić. To może być troszkę więcej warte mimo wszystko. Version Lab może być trochę droższy. Szczególnie jak jeszcze masz hypery do tego, to już w ogóle. Nie, a są bazy w Hyperspace. Version Lab jest super. Tak, są bazy w Hyperspace. Są na pewno bazy bezramkowe, bo widziałem tak. Czyli foilowane też są. Nie wiem, czy są foilowane. Możliwe, że są. Że są, no. No generalnie, natomiast clue było takie, że jak ktoś chce sobie taką super, super świecącą kolekcję, to będzie musiał trochę zapłacić, ale jak jesteście zwykłym jasne. Graczem, który chce sobie chodzić na turnieje, to da się to sety całe zbierać w rozsądnych cenach. Tak, ja już czekam, żeby sobie matematycznie policzyć, czy trafiłem większej rzeczy, czy nie, jak otworzę sobie całego case'a. Będzie tanio, ale będzie problem zebrać set Vaderów, bo absolutnie Vaderów na pewno. Chciał mieć set Vaderów, więc tak. Tutaj jest, będzie dominacja popytu, więc ciężko będzie zebrać set Vaderów, albo trzeba będzie zapłacić słono. To jest jedna taka karta. Ja myślę, że Vader Call. Bobę będziesz chciał też mieć set, ale ktoś może powiedzieć, nie wiem, nie zbieram. Ale Boba będzie grał w jednym czy w dwóch dekach, nie? No właśnie, a Vader gra wszędzie. No tak samo Fire Spray też będzie w każdym Bobie, ale to będzie wszystko, nie? Bo nigdzie indziej on nie będzie grał. No Fire Spray to R-ka, więc to w ogóle inna liga. No tak, natomiast i tak będzie chyba najbardziej obleganą R-ką. Mhm. No na pewno, w tym dodatku. Spoko. Czy macie jeszcze jakieś, nie wiem, pytania takie ogólne o grę albo coś? Tak jak mówię, jakiś nowy rodzaj promki konwentowej się pojawi jeszcze przed premierą setu drugiego, więc gdzieś tam na tych konwentach warto się drugi pojawić. Ma już datę premiery, czy to jest takie mityczne miesiące? Czerwiec. Czerwiec, tak. Czyli jednak czerwiec, nie lipiec. Może być późny. Bo czerwiec, oni coś tak? Mówili, że chcieli 3 sety na rok wrzucać. Tak. Są 3 sety na rok wrzucać. Czyli w tym. Aha, czyli ten rok będzie bardziej upchany co 3 miesiące, a przyszły rok będzie po prostu co 4 miesiące. No jakoś tam się to dogada. Natomiast no, plan jakiś tam jest, żeby w tej drugiej połowie, żeby już na Pyrkonie można było na przykład czy coś, nie? Więc. Który jestem koło 20. Na razie jest taki półoficjalny plan, a oczywiście to wszystko może się troszkę poprzesuwać, natomiast no mówimy tak, że no chce się pierwsze 2-3 sety zebrać, żeby mieć tą różnorodność, nie? Nawet ten tryb teraz Twin Sunsów, który gramy, to on jest na razie jeszcze trybem roboczym, bo on się trochę zmieni w momencie, gdy będzie więcej setów, nie? Tak, tak, on będzie miał to 80 kart, no. Cześć, Umcia, witam cię.
To jeszcze powiem tak, jeśli chodzi o samego Twinsana, to i mnie to bardzo przypomina Commandera Magicowego, natomiast wydaje mi się pod pewnymi względami lepszy, bo w Commanderze było najczęściej tak, że grało się do ostatniego, czyli ostatni na polu bitwy, a tu się gra do pierwszego i ta... Pierwsze triggeruje, nie? Tak, i ta polityka jest zupełnie inna. To widać było, że ta polityka jest zupełnie inna, bo uwziąć się na jednego gracza jest bez sensu, bo potem będziecie mieć problem, żeby się dogadać, kto faktycznie wygra, nie? Cześć, ja Padre, cześć, witam cię. Mając jakieś kartki na ręku właśnie, no, poszedłem po tą inicjatywę, licząc na to, że będę mógł ci wbombać te 7 debecze, żeby strigerować. No ja myślałem, że sobie pogramy, a tutaj przyszły takie. Miejsce, nie? Nie zakładałem, że będzie nawet możliwość, że ktoś zdecyduje, że ja wygram. Ale no to tak, jest fajnie, te 3 żetoniki fajnie działają. Z rodzajami inicjatyw, także inicjatywa, karta albo damage, to mi też świetne. Się podoba. Tak, to jest fajne, ja nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego. No ja też w sumie nie miałem czasu niestety zagłębić za bardzo w tego Twinsensa. Znaczy, ja powiem to tak. To też nowość całościowo. Ja też pracuję nad takim swoim. Okej. Pracuję nad takim swoim systemem multiplayerowym, trochę innym niż to, co tu zostało pokazane. No na razie on jest w bardzo roboczej wersji, póki co sobie sam gdzieś tam nad nim dłubię. Pewnie jak zrobię jakąś taką pierwszą beta wersję, to wezmę parę osób, zobaczymy, czy to ma sens. Mhm. Do custom player też spokojnie. Zawsze są fani. Ja myślę, że przy tej grze też będzie sporo fanów, które będą chcieli na wariata w różne tryby pograć. Ale to na pewno. Na pewno. Tak, na pewno. Tak powstało wiele trybów fanowskich w innych karciankach TCG, aha, i które stały się później oficjalnymi trybami i mają już swoje turnieje, tak? Więc... No taki pauper by nie zaszkodził. Ale pauper dopiero po pierwszym roku można myśleć. Po trzecim secie co najmniej, bo teraz paupera, no co zrobisz z pauperem teraz? Za mała pula kart. Dokładnie, do paupera niestety potrzebujemy mieć więcej kart. Tak samo jak właśnie w Twinsanach. No Twinsan jest bardzo fajny, tylko jemu jeszcze brakuje setów. Bo teraz tak naprawdę upychasz masę kart w sumie jak takich samych, nie? No wiecie, no sama pula bohaterów się zwiększy. Tak, dokładnie. I to mamy wojny klonów też. Tam w ogóle te nowe mechaniki, o których już powiedzieli, nie? Nie. Chyba nie. Nie, możesz tam zaspoilerować. Tak. Mówili, możesz tam przypomnieć. Tak. Nie, no to trzeba będzie poczekać, natomiast wojny klonów cechowały się masowymi bitwami no-name'ów też, więc to też... Tak, będą tokeny, 1-1, klon troopery i droidy i w końcu IG będzie grywalny. Słuchajcie, patrzcie, jakie ekskluzywne spoilery. Patrzcie, jakie ekskluzywne spoilery. Jak pomyślicie Clone Warsy, to myślicie o tych właśnie wielkich bitwach na pustyni, czy z bajki, czy z filmów, w których masy lecą, nie? No to tak. To chyba łatwo się nawet... Nie trzeba być właśnie mieć spoilerów, żeby się domyślić, że coś w tym kierunku będzie iść. Będą też dodatki później polityczne, bardziej skupione na eventach i jakichś takich rzeczach. Ja jestem ciekaw, z czego tu ja też sobie gdybam, nie? Bo nawet jak miałem jakiś wgląd, to w późniejsze nie miałem. Mnie ciekawi, czy w końcu się na przykład pojawią, ile żyć na przykład miałaby baza, która dodawałaby więcej kolorów, czy tylko 25, czy na przykład jakieś 23. Też o tym myślałem, że to kolorowa baza, nie? Tylko no ona by musiała mieć srogą karę, nie? No w Destiny nie było tak później, że takie kary się pojawiały. Znaczy ja się w ogóle zastanawiam nad jeszcze takimi innymi rzeczami, czy będzie baza, która będzie na przykład nie dawać tobie karę, tylko wzmacniać przeciwnika, w stylu będzie to baza, która powie, że twój przeciwnik może wykonać epicką akcję, która jest na tej karcie. Też może być, czemu nie, w sumie. Albo... Możliwości jest bardzo dużo. No. Że jest odkryta, więc jakaś karta przeciwnika ma right 1 natury albo coś w tym stylu, nie? Tak. Da się powymyślać, da się, pewnie, jak że będzie tak wyglądał bohater, bo nie oszukujmy się, w końcu taki się pojawi, który będzie ani heroic, ani villain, tak? Albo będzie zdoblowany na przykład senator Palpatine, nie? Może być czarno-biały w sumie. Nie, ale najpierw jak najbardziej senator. No. No to by było ciekawe, bo opcje są dwie, że będzie miał albo oba znaczki, albo będą dwaj senator Palpatine. Albo będzie miał tak drugą wersję odwracaną, nie? Że tak, i nie będzie jednostką, stole, tylko będzie liderem. Nie pojawia się jako jednostka, tylko się odwracasz i wtedy masz na przykład, nie wiem,
czarno niebieskie. No, słuchajcie, może się tutaj by dziwnie spoko, rzeczy. No widzicie, ile można wymyślać, że on jest lider, jak jest, w sensie, że jest ten dobry heroik, jak jest tutaj zagrany, tak jak normalnie, a jak go włożysz w stół, to się zamienia w villaina na ten czas i nagle masz kary do kosztów, bo brakuje. Albo w ogóle nie wchodzi na stół. Albo, nie? Tak, tylko się po prostu obraca jako w akcji, nie? Że ma jego akcja coś robi. No, ciekaw, jak te właśnie kolejne dodatki, a myślę, że zaraz od kwietnia się zaczną pojawiać spoilery o tym. Pewnie to na początku będzie hype na to, co jest, nowe probki, organizacja play całe, a potem już kolejne dodatki. Nie? Mamy spoilery. Pytanie od czatu. Czy coś wiadomo o przyszłych ograniczeniach, czy tylko jeden Vader na stole, a nie Vader lider i drugi Vader? Prawdopodobnie chodzi o dwóch tak. Darth Vaderów. Natomiast jako... Jako że Star Warsy to jest zawsze, że rodzina się bije po twarzach, to na razie chyba zdecydowali na dużo, dużo dodatków, że no jest taka limitacja, jaka jest, czyli że możesz mieć tego i tego. I tamtego. Możliwe, że po 3 latach, jak stanie się to komiczne i będziesz mógł mieć w stole 4 Vaderów, to... To coś się zmieni, albo to przyjdzie rotacja, zmieni, nie? No. Albo przyjdzie rotacja i po prostu znikną, no. Wiecie, no ja się zdziwiłem faktycznie, że pozwalają, bo ja na przykład, jak jeszcze nie miałem rulesów z 1,5 roku temu, to myślałem właśnie, że to będzie tak, że będzie limitowane, że unique to unique, nie możesz mieć Sabine Wren lidera i Sabine... Vader, bo tak w każdej innej grze było. Nawet wręcz teraz chociażby Shatterpoint wydajemy i tam na Anakinie Skywalkerze jest zapisane, że jak masz Anakina Skywalkera, to nie może być Vadera, nie? Wiem, że karcianka się rządzi trochę innymi prawami, natomiast no, ona tu nie limituje. Tu wręcz niedługo będziemy mogli mieć, masz lidera Vadera, Vadera w stole, jeszcze Anakina zagranego, tak? A w tym sensie będziesz mógł mieć... No nie będziesz mógł, bo Anakin będzie heroik. No. Będziesz mógł, tylko będzie drogi po prostu, nie? No tak. Nie, bo w Twinsanie musisz mieć liderów po tej samej... No tak, tylko że jeżeli Anakin będzie jako jednostka po prostu, jednostka, tak jak jest Luke jako jednostka, no to można. Będzie ciężko, ale można. Heros Vader, Heros Anakin w stole Anakin i w stole Vader. Mhm. No takie na razie zasady tym idą. Myślę, że może jak się by bardzo, bardzo dużo tego zmieniło, ale to jest... Korowa zmiana, która wypieprza na głowę budowanie deków. Tak. Więc no, myślę, że najbliższe lata na bank się to nie zmieni. No to nawet okej, to nawet teraz ode mnie pytanko. Kiedy najbliższy event taki duży, bo wspominałeś o Pyrkonie, a jest coś wcześniej z takich konów? Konów tak. Showdown na Gdarenie. Gdarena będzie ogłoszona jutro, ale już wam mogę powiedzieć, że czyli w zasadzie ogłaszam to u was teraz. Że to będzie 20-21 kwietnia. Imprezę w całości koordynuję i organizuję ja, więc będzie specjalna klimatyzowana sala dla Unlimited. Po pierwsze nauczyć się, po drugie już rozmawiałem z przeprowadzeniem turnieju Showdown, jeżeli tylko będzie taka możliwość. No i to będzie pierwsza, to będzie druga możliwość, chyba żeby w Showdownie wziąć udział. Bo też dogadujemy drugi event specjalny i o nim na razie tam nic nie mogę sobie mówić, natomiast on nie będzie robiony przez Rebela, on będzie robiony przez kogoś, kto też sobie takiego showdowna będzie odpalił, a później już wszystkie sklepy ruszą z showdownami. Bo większość sklepów dostanie taką możliwość, natomiast ilość showdownów na sezon jest ograniczona. Wiem, że niektóre sklepy będą minimalnie poszkodowane, w pierwszym sezonie, bo nie dla wszystkich starczy, zgłosiło nam się ponad 40 sklepów, pakietów jest mniej, natomiast one będą te, które nie dostaną w tym sezonie, dostaną w następnym, a w następnym sezonie część sklepów wypadnie. Będziemy starać się robić tak, żeby w największych ośrodkach wybrać taki sklep, niestety, który nie dostanie, no bo jeżeli mamy 6 sklepów w Warszawie, no to niestety jeden poczeka do drugiego sezonu, bo nie chce na przykład zabierać, jak jest jeden sklep w jakiejś Bielsko-Białej, dajmy na to, nie? Tak jest, dokładnie. Bardzo proszę pilnować miasta. Czyli rozumiem, że to jest pula na kraj po prostu jakaś wydzielona. Tak, jest pula na kraj. Ja złożyłem zamówienie takie, żebym miał tyle, ile sklepów plus 3 i obcięto mi to o dużo. Bo odgórnie uważają, że na razie taka ilość jest potrzebna, obcięto każdemu krajowi, żeby też nie, znaczy to i tak jest masa turniejów, to będzie ponad
prawie 30 turniejów Showdown, które będą mogły się odbyć w tym okresie. To nie będzie turniej skali takiej, że musicie się ładować w pociąg w 5 osób i jechać, żeby, bo najbliższy turniej jest w 150 kilometrach. Jeżeli jesteście w największych wojewódzkich miastach, to prawdopodobnie po prostu pójdziecie sobie na takiego Showdowna i tak. To nie jest tak, żebyście... Kiedyś to było tak, że ten Store Championship to wręcz trzeba było walczyć, było ich 8 albo 12 na cały kraj. Nie, to będzie około 30, ale dalej, do tej gry chętnych sklepów jest 40 albo 50 w kraju. Niestety będziemy musieli ich tam sobie kolejkować co któryś sezon, nie? Wow, no to fajnie. A i tak będziemy jeździli, bo my lubimy jeździć z innych miast. Znaczy, tak. No, że ekipy jeżdżące będą, to jasne. Ja tutaj mówię o sytuacji, że ktoś, o Boże, nie mam w 200 kilometrach nigdzie. Myślę, muszę jechać z Krakowa do Jeżeli Pęska. Uda mi się dogadać z Szczecin, to nie będzie takiego miejsca w Polsce, które by musiało jechać, nie wiem, 200 kilometrów, żeby zagrać showdowna, nie? Na razie Szczecin jest mi tutaj bruździ mi. Muszę znaleźć. Zadra. Tak. To ja jeszcze mam jedno pytanie z innej beczki. Jaka jest rebelowska, najbardziej popularna, kompetytywna planszówka, która na takich konach też ma jakieś takie eventy z jakąś rangą? Wiesz co, a to zależy, bo ja przez 3-4 lata co roku wybierałem inną planszówkę. Było Wsiąść do Pociągu, było Królestwo w Budowie, był Splendor grany. Splendor przestał być kompetytywny z tego względu, że jedna pani napisała pracę dyplomową, licencjacką, z liczeniem gier i rozliczyła Splendor z wskaźnikiem win ratio tam 80%, jakie należy zawsze wykonywać czynności, ale zanim to się stało, to też była na przykład taka gra. Wiesz co, aktualnie miałem tyle różnych zadań, że ostatnie po-covidowe lata nie robiliśmy Mistrzostw Polski w różne takie gry planszowe, ale może do tego wrócimy. Już ostatnio kombinowałem, w co by można by takiego walnąć, bo wiesz, mamy różne, mamy Everdele, mamy Terraformację Marsa, mamy Brasy, które są mega kompetytywne. Ale tak jak mówię, no z gier historycznie to na przykład był Splendor, Wsiąść do Pociągu z dodatkiem Anglia, bo tam były fajne mechaniki wymagające podejmowania decyzji i wręcz kupowania licencji na budowanie trasy. Królestwo w Budowie było i gdzieś mi reszta już wypada z pamięci, bo natomiast to było tyle lat temu. Splendor to chyba raczej bez dodatków ona rozpykała, bo tak, tam się go da rozpykać, natomiast jak wchodzimy tak, z dodatkami, to tam już jest magia nie do rozpykania. Tak, no to wiesz, dodatek się pojawił z parę lat temu, a Splendor już jest długo. Tak. No ja lubię Splendora, ale od kiedy właśnie też go trochę bardziej już rozkminiłem, no to bez dodatków w ogóle do niego nawet nie podchodzę. Jest kompetytywność też zręcznościowa. Zrobiliśmy całą serię turniejów, włącznie z wysłaniem mistrza Polski na Mistrzostwa Świata Klaska, nie? Jest cała kompetytywna liga gry Klask. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest gra zręcznościowa, nie? Natomiast ona jest zręcznościowa tak, że mieliśmy jednego mistrza, który przyjechał na Rebelcon i mówił, że on no po prostu nie przegra, nie? On tak umiał uderzać tą piłeczką, wiecie, walnięcie piłeczką, żeby po drodze trafić dwa magnesy, które przykleją ci się do pionka i stracisz punkt, dla niego no problem. Więc tak, no na przykład zręcznościowa to też jest kompetytywność, tylko innego rodzaju, ale czaję, że raczej chodziło takie do rozkminy, nie? Raczej jak robimy to niewielosezonowe Mistrzostwa Polski w daną grę, tylko hej, w tym roku zróbmy w tą grę i robimy całą serię turniejów wybrany tytuł. W następnym roku zmienimy na inny tytuł. Mm-hmm. Tak to w planszówkach działa. A w Siedem Cudów chyba też coś było, tak mi się wydaje. Czy nie, czy jakiegoś takiego wielkiego nie było? Siedem Cudów dostało teraz tuby turniejowe. W zasadzie jak jakiś sklep chce zorganizować turniej w Siedem Cudów Świata, to ma do wyboru pojedynek architektów, nawet tych takich mniej kompetytywnych i zwykły. I jest specjalna tuba turniejowa z nagrodami. Można po prostu taki fajnie. Turniej, natomiast nie ma to serii, nie jest to seria zakończona finałami Mistrzostw Polski. Można po prostu sobie lokalnie zrobić turniej w Siedem Cudów wybrane, dowolne z trzech. No opcji macie niesamowitą ilość, no bo jednak kurczę, wy wydajecie tyle gier w Polsce, że to jest niepojęte.
Jest co robić. Jest dużo. Część ludzi mówi, że o, ale my takich nic ciężkawych nie wydajemy czy coś. Natomiast ja jak sobie ostatnio patrzyłem, my wydajemy najwięcej ciężkich gier w Polsce. Po prostu my wydajemy 300 tytułów, z czego tylko 50 dokładnie. Jest ciężkich. Dokładnie. A 250 jest różnych, nie? Więc to tak ginie w tłoku, ale jak sobie nawet przez stronę jadąc, to ostatnio wydaliśmy Kutna Hora, Miasto Srebra. Mega rozkmina w tej grze jest, nie? Carnage, mega ciężkie. Revive, totalny tam top z ciężkości. Great Western Trail, kolejne wchodzą. I to jest tylko tam pierwsza strona jakichś takich gier. I jasne, na tej stronie jest 50 tytułów, ale 10 z nich to są jakieś takie mózgotrzepy, nie? Tak, no zdecydowanie. No, jest tego masa, bo teraz właśnie tak przeglądam jeszcze raz stronę, żeby sobie poprzypominać niektóre tytuły, bo tak z czachy to ja też nie wszystko pamiętam. Sklep rebel.pl to jedno, ja zawsze polecam, żeby sobie przeglądać trochę wzorem FFG-owej kiedyś strony, wydawnictwo rebel.pl. Tam mamy nasze gry już wydane i zapowiedzi. I tam sobie jedziesz i naprawdę są grube rzeczy. My też mamy trochę chyba inną politykę niż inne, o Nukleum się zbliża jako taki Ascension, niż inne wydawnictwa, że my nie robimy raz albo dwa razy w roku wielkiego ogłoszenia. Bo my po prostu co miesiąc, co półtora miesiąca wrzucamy 5-10 nowych gier. Więc nie ma czegoś takiego, o, a dzisiaj jest weekend, w którym Rebel ogłasza 30 tytułów, nie? To jest też fajne podejście. Ja na przykład sam się jaram tym, na przykład co Galacta wyda, bo gram większość gier, które na przykład Galacta wydaje, bo je lubię. Gram większość gier, które wydaje Lucky Duck Games, bo je bardzo lubię. I oni to robią na raz. A my mamy inny system. My po prostu na bieżąco w zasadzie mamy jakieś informacje każdego miesiąca o nowościach. No jak jesteście fanem deckbuildera Star Wars, nie wiem czy kojarzycie od FFG taką grę? Tak. On jest całkiem przyjemny, jeśli mam być szczery. To jeszcze nie koniec i to jeszcze w tym roku nie koniec. Nie? Czyli co, będą dodatki do niego? Trzeba poczekać na więcej informacji o tym. Aha, dobrze, to czekam na więcej informacji, bo powiem szczerze tak, ja bardzo lubię i... Kurczę, wypadła mi z głowy nazwa. Były dwie gry bardzo podobne do Star Warsowego deckbuildera. Starlings i Herolims, dokładnie. I obydwie uwielbiam. Ja obydwie uwielbiam. Co prawda bardziej mi się Herolims podoba niż Starlings, ale to ze względu na to, że Herolims już w podstawce miał opcję multiplayera dla czterech graczy. Wiesz, i głównie Hero dlatego go kupiłem. Rozbudowany, masz rajdy, dungeony. Tak, mam właśnie, mam tych bossów, to wszystko super, to jest naprawdę rewelacja. Więc tak, no te gry gdzieś tam sobie będą rozwijane. Tak, także co w zapowiedziach macie? Macie Shatterpointa, kolejne dodatki. No kolejne, tu będzie cały rok dodatków. Tak jest. Gra mi się bardzo podoba, jest może troszkę za szybka, w sensie jak można rozkminić, jak przeciwnik popełni trochę, wiecie co? Shatterpoint jest trochę jak w karciance, jak przeciwnik zrobi dwa błędy pod rząd, to przegra partię i na tym ten bitewniak tam trochę polega, nie? Natomiast ja jestem wielkim fanem akurat Shatterka, bo przez to, że w półtora godziny się zagra, nie? No później masz na przykład totalny odjazd. Tak, Legionie to trochę dłużej się schodzi przykładowo, nie? Czy tak. W Warhammerze. No to się dłużej, nie? Natomiast tych takich killteamowych, nazwijmy to, to mi się Shatterpoint lepiej podoba. Chociaż killteam też bardzo lubię, moim zdaniem killteam z GW to jest najlepsza gra bitewna, jaką zrobili w ostatnich latach. Ale Shatter mi się podoba. No później macie gry, które mają trafić na przykład do jakiegoś Auszana albo Lidla, czyli świnie na trampolinie. A później jest jakaś imprezówka, mała karczma. No, ale to są fajne też gry. Turbo jest grą, która na świecie totalnie tam w Hotnessie na BGG jako kompetytywna gra do rozgrywki. U nas o niej trochę mniej. Może jest mniej fanów gier wyścigowych, natomiast to jest bardzo zaawansowana gra. Ja bym w to chciał kiedyś mistrzostwa zobaczyć. Turbo? Bo to jest tak, Turbo. Mm-hmm. No Nemesis, wielki dodatek, to wiadomo, no i później dwie bomby to są brasy. Mniej losowych gier planszowych niż brasy to ja za bardzo nie kojarzę. Nie wiem, może, nie wiem co w sumie musiałbym... Tu są brasy. Był już do dróg, bo tam była jakaś taka, że jedna z tych części to jakieś chore pieniądze osiągała i nie dało się jej kupić. 26 kwietnia i to jest taka potwierdzona, że premiera tego będzie, a może nawet trochę szybciej, nie? Nukleum kolejna bomba. Ascension dla fanów karcianek,
builderowych, o ile dobrze kojarzę, to też jest tam bardzo dobry tytuł kompetytywny. River of Gold, nie wiem czy kojarzysz, to będzie entry game, taki semi trudny, ale ma podobieństwa dużo do gry Lords of Waterdeep, która jest moją jedną z ulubionych gier ever, nie? Apiary, masz pszczołę na okładce, a tak naprawdę to jest też solidny mózgotrzep. Czyli tak jak z tym, jak z Na Skrzydłach, tak? Dobrze pamiętam? Co? Na Skrzydłach? Nie, Na Skrzydłach to się nazywało? Ojej. To jest taka gra, no. Nie, to dno. To też taka niby lekka giereczka, ale to jest tak jak Terraformacja Marsa. Tam jest po prostu sieczka, z tego co pamiętam. Ileż decyzji się robi duża. Tak. Dla ludzi, którzy nie chcą trzymać się ziemi, to wiesz, no w tym roku będzie Na Skrzydłach Smoków, bo po co masz mieć wróbelkę, jak możesz mieć smoka? Właśnie patrzę, gdzie jest. Jest Na Skrzydłach Smoków, faktycznie, no jest. Zapowiedź dopiero macie na ten rok, na ten rok, ale nie ma, widzę jeszcze oficjalnej. Pierdeliar dodatków Terraformacji Marsa. Tak, ja widzę. Mam rozegrane ponad 200 partii w Terraformację Marsa, ale w którymś momencie się zgubiłem, nie? Natomiast na pewno... Na pewno jak są nowe mapy, to sobie wezmę. W zasadzie Terraformacja Marsa, tytuły i nagrody, taka ciekawostka, to jest dodatek, w którym dogadano się z częścią ludzi z BGG, którzy wydali swoje custom paki i oni je jakoś się z nimi dogadali, mają jakiś tam deal, w którym wydają to jako pak po prostu, żeby zrobić mega customową tą grę. No ciekawe rzeczy, no. Cóż, nie wiem, czy ktoś nas jeszcze słucha, może są jeszcze jakieś pojedyncze pytania. Temat się trochę rozbiegł. No, tak, bo tak, ja mogę tak siedzieć i gadać o planszówkach. No wieczorem, właśnie, nie? Słyszę, że co druga gra, mówisz, to jedna z twoich ulubionych, więc widzisz, że jestem bardzo zajarany tematem. No, wiesz co, no mogę wejść na inne wydawnictwo, Lucky Ducky możemy, Duna, jedziemy po kolei, albo ten, Wojna o pierścień z Galaktą, nie? No, aha. Ja po prostu przemielam się zjadasz, z gier. Niestety nie pomaga mi to przez to w kompetytywnych grach z pamiętaniem zasad, bo na dużo przykład... Dużo jest tego. Za dużo. Łatwo się mieszają zasady w pewnym momencie. No mielę tego dużo, nie? I później popełniam błędy. Dlatego ja miałem wybór, bo myślałem o Shatterpoincie, ale Shatterpoint mnie troszeczkę przybił tym, że te figurki trzeba sklejać i to wszystko, a ja jestem człowiekiem, któremu się nie chce do końca w to bawić. Ja kiedyś malowałem... Robią to za pieniądze. Dokładnie, ale... Jak chcesz, to ci pomogę. Inaczej, ja kiedyś malowałem figurki, tylko teraz od przeprowadzki nie mam za bardzo do tego ani miejsca, nie ani ukryć, warunków że... idealnych, ani czasu. No tak, to zajmuje. Jakby było to jak z Grom o Tron, Song of Ice and Fire, jakby te fiksy były po prostu już złożone, a przynajmniej starterzy złożone, to by naprawdę dużo pomogło tej grze. Start był spoko. Cóż, jesteście karciarzami, więc dla was bitewniaki są tanie. Ja zawsze mówię, że... bitewniaki, dużo gram akurat. Że w skali cenowej to tanie hobby to są planszówki, w miarę tanie to jest bitewniaki, długo nic i raczej drogie to są karcianki, nie? Tak. Też idziesz w kolekcjonerkę, czy mówię o kompetytywnym graniu, nie? Wiesz co, ja zawsze w karciankach miałem 1-2 deki, które na bieżąco spylałem i kupowałem nowe po prostu, nie? Więc można w ten sposób się bawić. Ja chyba wygrywać, najwięcej pieniędzy włożyłem w WoWa tego karcianego kiedyś, bo mnie urzekł, od razu porzuciłem Magica właśnie tym, co trochę też oferuje Unlimited, nowoczesną mechaniką, czyli nie ma, że jedna na 8 partii czy tam na 12 jest przegrana, bo masz za dużo albo za mało many. Ja nienawidziłem tego w Magicu i przez to nigdy... No i zawsze miał to, że dopada się. No, ja przez to w Magica nigdy nie mogłem się wkręcić. No mnie to irytuje strasznie, nie? No to tak. Ja byłem przez wiele lat Magicowcem. Ten Unlimited jest dla mnie zbawienny. Ja też dużo grałem, niedużo. Trochę grałem w Magica. Bo Unlimited to jest piękne, że dobiera się dwie karty naturę. Bo tak, to jest świetnie zrobione. Tylko że wiesz, w Lorkanie też jest inaczej, bo Lorkana ma trochę inny system potem w dobieraniach kart i w całej tej zawiłości ja swojej. Tu też to inaczej rozwiązane.
obie gry nie mają interruptów, natomiast w Unlimited robisz akcję za akcję, więc tak, realnie interruptujesz działanie, a w Lorcanie nie masz tego interrupta, więc przez to pewnie troszkę gorzej z kompetytywnością. Natomiast, żeby nie było, ja w Lorcanie mega mi się podobają te mechaniki piosenek, że masz księżniczki, które śpiewają i zagrywają eventy za taniej i generalnie no, te grafiki też są super. Grałem trochę w Lorcanę i jest spoko. Rok temu mieliśmy jakieś tam spotkanko, na które były te pierwsze takie, nazwijmy to jeszcze przed premierą, to sobie siedzieliśmy i łupaliśmy całą noc, nie? No to mnie Lorcana średnio podeszła, ale tak jak mówię, jak zobaczyłem Unlimited... Nie moje klimaty generalnie trochę. Znaczy to nawet nie chodzi o klimat, bo powiem szczerze, dla mnie Star Wars jest po prostu wisienką. Mnie urzekła ta gra mechanicznie. Gdyby ona była kiepską mechanicznie i mi się w nią to źle grało, to w życiu siłę, to bym się nie zastanawiał nad tym, nawet jeżeli to są Star Warsy. Ale że to jest naprawdę dobra gra. I z każdym, z kim rozmawiam, ostatnio właśnie też rozmawiałem z osobami od nas tutaj z miasta i tak rozmawialiśmy na temat tej gry i oni się czepiali takich najbardziej bzdur do tej karcianki. I ja mówię, co, jest tak dobra gra? Oni mówią, no tak, jak gra jest dobra, to się czepiasz pierdół, bo nie masz czego innego się przyczepić. I to naprawdę działa w tej grze. To im niesamowicie wyszło. A to, że to są Star Warsy, to jest bonus. No ja, i oczywiście plus 50 zł do karty. Że kto pograł starterem, to tak miał, mógł mieć mieszane uczucia. A tutaj pograsz starterem i jesteś zajarany. Tak. Więcej, szczególnie, nie? Że one są fajnie wyważone na siebie. One są naprawdę dobrze wyważone na siebie. Mi się wydaje, że są w miarę okej, lepiej niż na przykład bywało w Magicach. Natomiast za bardzo miałem, jak po weekendzie naszło mnie z 3-4 osoby i każda z nich mówiła, jeden mówił, że Imperium jest silniejsze, a drugie, że Luke silniejszy. Nie? Dokładnie, dlatego są wyważeni. Tak. Zdecydowanie. Coś w tym jest. Vader na pewno na początku wyglądał na mocniejszego, bo ta umiejętność... No łatwiej, bo nie ma co... Znaczy też z jego deckiem nie ma co ogarniać, nie? Masz po prostu... Prostszy w obsłudze, jest to prawda. Tak. A przy Luke'u fajnie, jak wyczujesz, żeby sobie C-3PO z R2 zyskombić, żeby dobre shieldy porozdawać, bonusiki, coś tam, nie? A Vaderem chcesz, żeby kartę zabić, nie? Żeby wlazła na przykład w zasoby, żebyś się szybciej przyspieszył, żebyś dograł szybciej, a przynajmniej równo z Luke'iem Vadera i tak dalej, nie? Więc to jest łatwiejsze w rozumieniu jest na pewno. No, zdecydowanie. I też wydaje mi się, że Vader, jeżeli byśmy wyciągnęli tą podstawkę i grali na kogoś innego, to Vader mi się wydaje być mocniejszy troszkę. On sobie lepiej poradzi z innymi dekami niż Luke, w tym przynajmniej zestawieniu. I generalnie obecnie w Constructed moim zdaniem też tak jest. Vader jest dużo bardziej uniwersalny. A mówiliście też ten Unit Vader, że taki będzie wszędzie grany, a tak. Luke Unit, nie? Luke Unit. Mniej, ale będzie. Tylko złych deków mocnych jest więcej zdecydowanie dobrych. I z dobrych deków masz głównie agro, czyli Sabine i Leje, a tamten Luke się nie mieści, nie? Mhm. Więc Luke de facto zagra albo w Hanie ewentualnie, który tam szału nie robi, no albo w Luke'u. Albo w Chirrucie. No jeszcze jakieś tam Chirruty, nie Chirruty, ale... Dopiero później się przebije, bo w nim jest moc. Tylko tak. Jeszcze nie ma dobrych synergii. Znaczy, mówisz ja o Chirrucie, czy o kim? O Unicie Luke'u. Teraz nie pogra, ale później będzie super. Może być mocno. Pogra, jak też będzie Luke'iem grał. To chyba, że w następnym secie Swarm zaleje wszystko, to wtedy duży Luke może mieć problemy, no bo on ściąga jedną jednostkę. Swarm Swarmem, ale ktoś musi to poganiać. Musi mieć gościa, który będzie rozdawał 1-1. Ale słuchajcie, wiecie co się może okazać? Że w następnym secie Mace Windu będzie najbardziej braną jednostką, bo będą właśnie takie swarmy, a on będzie ściągał te swarmy jak chce. Tak, albo Palpatine okaże się grywalny. Tak. Nie, znaczy Palpatine nie jest grywalny. Palpatine jak dla mnie jest bardzo grywalną kartą. Znaczy nie, no powiedzmy sobie szczerze, Palpatine jako jednostka jest bardzo, bo mówimy jako jednostce czy jako liderze? Nie, no o liderze. Aha, o liderze. No to jako lider i będzie dużo, dużo lepszy, no bo mając możliwość ściągania byle jakiego pionka, to on będzie działał. On będzie świetnie działał. Bo obecnie to Palp jest niegrywalny, nie?
Znaczy nie, może nie jest niegrywalny, ale nie jest kompetytywny. O, jest fanowy. No tak, no tak, tak. Ja na pewno go będę miał złożonego dla zabawy, czubaka, tak? Nie? Ale to nie jest rewelacja, nie? Więc ja myślę, że oni zrobią sety, które będą na pewno te karty się kompletowały. Trochę, ja mam tak. takie swoje przypuszczenia. Będą bardziej konsystentne te deki dzięki temu, że tak. będzie więcej kart, większa pula, jakieś możliwości. Ja mam takie swoje przypuszczenia i teorie. To jest najbardziej postacia z Gwiezdnych Wojen, bo się najczęściej uśmiechał. No. Ze wszystkich. Co? Zdecydowanie. Moja teoria jest taka, że taki największy balans będzie po trzech setach. Czyli pierwsze trzy sety to będzie taki, można powiedzieć, pierwszy komplet, który będzie dawał jakiś największy balans. Tak, tak mi się wydaje, że tak oni to mogą zrobić. No, nie wiem, na ile to będzie zawsze, prawdą, zawsze przekonamy blast, się. Nie? Zawsze im dalej w las, tym masz więcej kart, więcej możliwości wkładania, tylko że dalej mogą powstać jakieś tam potworki. Tak. Dokładnie. Aftar tak myślę, siedzi cicho, bo on tak mówi, haha, oni nie mają racji, uciekać. Ja już wiem, nie? I się z nas śmieje pewnie. Tak, co oni pierdzielą? Muszę też mówić, że Palpatine jest złożony. Jak na Palpatine złożony już pod Twilight of Republic. Tak, dokładnie. Nie? A co sądzicie o tym, że na tych turniejach Storm Showdown jest Mace Windu, a on też w boosterka może wypaść? Czy czasami ten boosterkowy nie będzie miał większej ceny niż ten showdownowy? Znaczy, mnie się wydaje, ja że dla... Sądzę, że będzie dewaluacja Mace Windu. Tak. Będzie dewaluacja, tak. Będzie R-ką. No, tak. Na pewno spadnie strasznie. Zastosowań obecnie, nie? W zasadzie to jedynie w jakiejś lei można by go używać, takiej szybkiej, jak jakiegoś finishera. Albo w Hanie, ale bo to Hanie, słabe. No, raczej tak. Tam mamy jeszcze jedno pytanie, czy wiemy jaki będzie limit czasowy do Best of Three? Czy zostało gdzieś coś ogłoszone, powiedziane? A nie było mówione... Na razie było mówione tylko Best of One. Było tylko mówione przy Best of One i że to będzie 25 minut. Czyli pewnie godzina będzie na Best of 3. Wiesz co, no właśnie my graliśmy, znaczy no jak testowaliśmy, to godzinę graliśmy. Mhm. Natomiast trzeba na, tak jak mówię, dokument o OP jeszcze nie został opublikowany. No. Musi zostać opublikowany prawdopodobnie do niedzieli. Najwyżej w jakiś może poniedziałek, jak wrócą do roboty, nie? Już jeszcze przed pre-releasem, nie? Tak. Musi się to pojawić. Tak jest. No to co w takim razie? Czekamy. Mace Windu ma też taga Republic, więc zobaczymy, czy gdzieś nie wróci w Glory właśnie z kolejnym dodatkiem. Tak. No tak samo jak Dooku, nie? +1 dla Republiki, jasne. Przecież Dooku jest separatystą. I hrabią. Tak, i hrabią. Znaczy, ja jestem trochę smutny, że Dooku zrobili tak słabego. On jest tak mocny, moim zdaniem, bohaterem ja wiem, w filmach. Jest taki słaby, nie? Ma lider. I obrazka szkoda, że jest jakiś taki dziwny, płaski, bo mógł być lepszy. Tak, nie? No obrazek no, też nie dostał. No, a Dooku. Obrazek tylko. No jest tak, to prawda. Taki dziwnie... 2D jest trochę. No właśnie, nie? Taki, no... No ja czaję, że to jakaś komiksowość tam wlazła, ale... Jasne, nie ma głębi, nie? No, wolałbym inne. Pokazali Hyperspace'a w ogóle przed chwilą, nie wiem, czy widzieliście Dooku właśnie. Tak, całych niebieskich wrzucili, znaczy całych dużo niebieskich wrzucili, bo nie całych oczywiście. Tak, Gideona, Luka, Obi-Wana i Dooku. I to jest takie, FFG oficjalnie mówi, my wam nie będziemy pokazywać. To sami będziecie odkrywać w boosterach. Tymczasem FFG. Wszystkie spoilery liderów. No też miało być od 19, tutaj jak z tobą dogadywaliśmy, ten opening twój miał być taki, że możliwe, że jeszcze byś był ty jako jeden z pierwszych, który by jakąś kartę pokazał. Tak, niestety, tak. No, USA się rządziło swoimi prawami. Znaczy, to nawet nie chodzi, że USA się rządziło swoimi sprawami, no sprzedaliście mi liptego boksa. Tak, bez showcase'a. Ale powinien być showcase. Tak jest, powinien być showcase, dokładnie. Bo ja bym nawet go zwrócił, nie ma problemu, ale żeby był showcase. W pokojach widziałem, że niektórzy założyli czapki foliowe i że boksy recenzenckie mają lepszego dropa. Tylko wiecie, do mnie przyszło... Ale oczywiście, że tak.
50 palet i po prostu rozesłałem recenzenckie, nie? Ale oczywiście, że tak, ja przepraszam bardzo, jak zobaczyłem FFG event, to tam były same dobre dropy. Tu pierwszy booster, słuchaj, który otworzyłem, dziwnym trafem Vader, nie? Pierwszy booster. Spoilowany i hype do tego, jeszcze no. Powinien być. Momencie, Guty, jeszcze mam pytania. Kiedyś można było grę zakończyć 20-30 minut, a ostatnio często jest to właśnie około godziny, jak się spotykają liderzy pokroju Krennika i Aiden. Ogólnie to showcase, czym dalej w las, tym dla mnie gorzej. Z dzisiejszych to jedynie IG i Cassian się wyróżniają na plus. A, w artach. No, czy to tak. Nie, no, jakby... Ja tu się nie zgadzam, Boba jest świetny. Boba jest świetny, tak, Boba jest świetny. Inkwizytor jest, no tak, jest okej. Okay. Jest faktycznie jest fajny. Okay. Inkwizytor jest okej, okay, tak. IG jest ładny, Cassian mi się też podoba, Aiden mi się nie podoba. Spoko. Hera jest kiepska. No, Hera jest Darkin, bardzo Darkin średnia. Darkin też jest w porządku, jest na pewno lepszy się. Niż ten normalny. Nie? Ale wiesz dlaczego Hera jest kiepska? Dlaczego? No bo nie jest rysowana przez tą samą osobę. To ma sens. No, to ma sens, nie? Jakby co no, by nie ale, patrzeć... A zwykła jakby... Hera jest bardzo fajna, nie? Tak, no jest genialnym artem. No zresztą, kurczę, no, tak, nie byle tak, kto jeden, narysował, jeden, nie? Jeden dobra, nie aha, będę na to showcase'y no. Patrzał, bo jeszcze będę chciał je kolekcjonować, a już sobie pogodziłem się z tym, że nie będę ich. Nie, nie, ja też absolutnie. Showcase'a to może jednego, jak się trafi gdzieś w boksie jakimś cudem, a tak to nie, nie ma szans. Nie, nie, nie ma pieniędzy ja na to. Showcase'y na Vaderów zamieniać. Tylko żeby jakieś... Tak, jeden do jeden, nie? Nie, chociaż znaczy, powiem, powiem tak, jakbyś trafił w Vadera Hyperspace Foil, to nie wiem, czy nie, za dwóch takich nie byłoby za showcase'a. Może. Taki to już jeden może nawet za showcase'a. A, albo nawet jeden, czeka. No. Co, tego tak. Inkwizytora na przykład. Czyli przed, albo niegrywalnego IG. Przed jeszcze pre-releasem czeka nas opublikowanie zasad turniejowych. Miejmy nadzieję, że to już na dniach. Jakiś może update card marketu nas czeka, no i później już po prostu granie, nie? A potem już tak jest, to na co wszyscy czekamy. Granie ja i otwieranie boosterów. Ja to czekam na otwieranie tego case'a. Tak jest. Tak jest, ojej. A właśnie, to jeszcze takie szybkie pytanie. Na koniec. Oficjalnie sprzedaż rusza 8. Sklep ma prawo sprzedać 8 boksa i startery. Co więcej, nawet przez neta nie można pre-release, po prostu pre-release boksy w weekend i tydzień pre-releaseowy mogą sprzedawać tylko podczas zorganizowanych spotkań. Mhm. Czyli możemy na pre-release sobie odebrać case'a ze sklepu? Nie, nie, chodzi o pre-release boksy. Aha, dobra, one mogą okay. Być tylko sprzedawane w tygodniu pre-releaseowym podczas wydarzeń. Nie można po prostu wejść do sklepu, daj mi pre-release'a, idę do domu. Okej. Okay. A przynajmniej technicznie oczywiście, ja nie no będę domo, z Inkwizycją jeździł po kraju no i tam wiesz, się do zarobienia, nie? Nikt się nie spodziewał aftarowej Inkwizycji. Tak, więc bardzo proszę bez donoszenia, bo niech ludzie się bawią, natomiast zakładam, patrząc na to, gdzie trafiły, że w zasadzie cały pre-release, nasz zasób się skończył w preorderze dla tych sklepów, więc one raczej wylądują na eventach. Mm-hmm. I raczej później tak. Od 8 można odbierać boostery, można odbierać startery i można wchodzić i kupować pre-release boxy jak po prostu zwykłe rzeczy, tak? Aha, w ten sposób. Bo one później mogą trafić do sprzedaży. One nie są tak, że one muszą być powiązane z turniejem. Od 8 mogą być normalnie sprzedawane. O, no to też w sumie fajna opcja dla tych, którzy po prostu by chcieli zdobyć promkę. Aby na przykład się nie wyrobili z jakiegoś względu, no bo czasami powiedzmy sobie szczerze, czy choroba, czy inne problemy, no mogą spowodować, że ktoś po prostu nie będzie, tak? Są sklepy, które wzięły na przykład po 100 sztuk pre-release boxów, to myślę, że niektóre z nich nie rozegrają tyle wydarzeń, żeby 8 nie móc zaproponować zwykłej sprzedaży. Znaczy ja powiem tak, ja jestem w ogóle w szoku, bo u nas na pierwszy pre-release już na tą chwilę z tego co widziałem było zapisanych 11 osób. No ja tu sobie mamy samochód sąsiadów, będziemy sobie objedziemy 3 sklepy w weekend.
No to też fajnie. No znaczy ja też na pewno gdzieś podjadę jeszcze. Na pewno gdzieś podjadę, chociaż mamy tyle tego u nas. Mam teraz u nas w pobliżu tyle tego, że mam 3 dni w sumie już do zabawy na prelisach. A ja już mam urlop na piątek. Ja też. Czyli co, reasumując, kupujemy prelisa, sklep może nam dzięki temu zaoferować, jeżeli oczywiście wziął przynajmniej tamte 16 paczek? Nie. Pierwszy booster box sklep dostaje już od jednego prerelisa, a później za każde kolejne 16. Aha. Czyli do 16 dostaje jednego, a później za każde pełne 16, czyli do 16 jeden, za 14 jeden, za 7 jeden. I później za 32 2, za 48 3, czyli tak dalej. Innymi słowy, jeżeli ktoś zrobi prelisa na 16 osób, albo powiedzmy dwa razy po 8 osób, to ma tak naprawdę dwa boksy do rozdania na nagrody. Tak, wychodzi, moim zdaniem. Kurczę. Od 1 do 16 dostaje jednego boksa. Aha, od 17, dobra, to 17 powiedzmy kupuje, tak? To dostaje dwa boksy, czyli ma na dwa turnieje ma po jednym boksie, przecież to jest generalnie sklepy dostały super, dzisiaj maila o 13 i tam jest w newsletterze rozpisane, nawet chyba każdy poszedł indywidualny mail z rozliczeniem, ile konkretnie dostaną, więc już powinni no to super. To super, czyli w takim razie możemy się spodziewać w najbliższym czasie jeszcze aktualizacji od sklepów z dodatkowymi nagrodami, bo na razie z tego co widziałem, to wszyscy po prostu mają tak, że dokupują te boosterki, można powiedzieć, tak, czyli my sobie, że tak powiem, jako gracze, jeżeli tam widziałem już niektórzy nawet po 150 były tam turnieje, ale były 3 bonusowe boostery, to może się okazać nagle, że jeszcze do tego dojdzie pula po prostu nagród, że płacimy 150, dostajemy 3 pewne boosterki, ale jeszcze wchodzi pula. No to kurczę, to jest petarda na start. To jest taka naprawdę solidna petarda na start i każdy, kto chciałby grać prelisa, myślę, że tym bardziej się teraz skusi, żeby zagrać. No jasne, a większa motywacja do grania. No oczywiście, że tak. Szczególnie jeżeli sklep powie na przykład, że to będą i tak gwarantowane nagrody dla każdego, a na przykład dla zwycięzcy jeszcze jakiś bonus, bo to jest super. Krzysztof. A to jest polski obyczaj, czy to jest na całym nie. Świecie ten sam? Równy na całym teraz, nie? Okay. No to ale super. Ten plan się trochę tam zaktualizował i zmienił, bo wyglądał też inaczej. My tam sugerowaliśmy od początku, że chcieliśmy troszkę różnych, bo ja podpytywałem, czy mogę jakieś planszówki dorzucić, nagrody czy coś. I ostatecznie stanęło na tym, że zaktualizowany został plan o te właśnie inne ilości. I to już będzie pałac na kolejnych setów. W sensie to też powtórzy się w drugim secie, w trzecim secie i tak dalej. Mm-hmm. Tu widzę, Krzysztof napisał ładnie, tylko jeszcze, że nieprawda, że w Poznaniu pierwsze 10 osób dostaje boostery. Grając w innych systemach było to dla mnie raczej oczywiste i normalna praktyka ma z tymi boosterami jako nagrody. No widzisz, Krzysztof, a to może się okazać, że jeszcze dostaniesz aktualizację ze swojego sklepu i coś tam jeszcze pójdzie inaczej, nie? Dostaje pulę nagród i ten sklep może zdecydować. Oczywiście jak będzie nierozsądny, jak rozdysponuje nagrodę, nie? To może booster, taki booster box dać zwycięzcę. Mhm. Nie tędy droga. My wręcz w mailu, w newsletterze sugerowaliśmy, żeby przynajmniej każdy z uczestników po jednym dostał. No natomiast tak. Żeby nie było, to jest sugestia, każdy sklep za siebie decyduje. Mhm. No przy 16 osobach masz 24, więc możesz dać każdemu jeden i resztę rozdysponować. Tak. Gorzej jak się znajdą chciwe sklepy, które stwierdzą, że zachowają to dla siebie dadzą. I sprzedadzą, tak? Ale jeżeli wyjdzie coś takiego, to oni sami sobie zaszkodzą. Z tym jest kilka problemów. To jest info publiczne i praktycznie każdy z was już o tym wie. To się rozleje, ludzie będą o tym po pierwsze gadać. Po drugie, nagrody przekazane w ten sposób były wydane na specjalnym innym dokumencie i sklepy nie pozyskały, bo nie kupiły. Mm-hmm. No cóż, ryzykują musiałbyś dużo. Musiałbyś pod to stołem już, sprzedawać. To nie są lata 90. czy początek 2000. Wiem, że pewnie na 40-50 sklepów są sklepy, które by się podjęły takiego ryzyka, natomiast no jest to ryzyko sobie, jak ktoś chce na lewo sprzedawać. To jest bezsensowne trochę. To jest no pewnie, że tak, sklepu, szczególnie, nie? Że to ma być zabawą dla wszystkich. Tak. No, to ma ludzie sobie porównają, nie? Też powiedzą, ej, graliśmy w 16 osób, graliśmy w 8 osób, dostaliśmy tyle, ciekawe gdzie reszta, dopytają. Tak. Tu się nic nie ukryje, to jest prawda. No.
Ceny się nie ukryją, ilość zarejestrowanych się już powoli nie ukryje. Mamy grupy na Facebookach, gdzie też ludzie między sobą na pewno będą o tym rozmawiać. Także. Sklep mógł zamówić typu 8 pre-release'ów i będzie chciał dwie czwórki zrobić, no to wtedy sobie jakoś podzieli te nagrody. Więc też, żeby od razu wideł tam nie ostrzyć i pochodnie nie palić, tylko zawsze dopytać, to jak może no, zaplanowane tak. Kilka spotkań, nie? Widły zawsze warto wziąć ze sobą, wszelki wypadek. Rokoszowe akcesoria, tak? Tak, tak. Albo do zabawy, no, albo... Lepiej mieć i nie użyć, tak, no, niż na odrzut. Nie? Dokładnie. No. Dobrze, ja bym już spadał. Jasne, oczywiście, pewnie mamy już, mamy późno, ale bardzo miło. Dzięki za zaproszenie, dzięki za partyjkę, może jeszcze coś pogramy. Ja myślę, że przynajmniej raz na seta pojawisz się u nas i pogramy sobie w coś i porozmawiamy. Może albo może i częściej, no, może się ukaże. Jak już będzie wiadomo więcej o drugim secie, będzie można sobie omówić, może o promce będę wtedy mógł wam powiedzieć, z jaką konkretną postacią się pojawi, nie? Tak, no właśnie, turnieje się jakieś pojawią, będzie okazja, ja tutaj liczę, że dużo teraz roboty wsadzamy, gra startuje, ja później znikam na urlop, ponieważ 2 lata temu zaplanowałem sobie urlop. Na szczęście zaczyna się od 11 marca, wtedy trochę zniknę, natomiast Unlimited to w naszej firmie nie tylko ja, nie? Ja jestem gościem, którego faktycznie może więcej widzicie, natomiast przy Unlimited w Rebelu pracuje kilkanaście osób na różnych rzeczach, ja po prostu spinam te akcje i gdzieś tam też podaję info dalej. A osób jest naprawdę dużo, więc to, że ja sobie zniknę z Etheru na 3 tygodnie, znaczy, że Rebel nie w swoim miejscu, nie? Będą kolejne akcje, nasz marketing też działa, żeby wam nowych kolegów zapewnić, żeby odwiedzali sklepy i będzie git. I pewnie się słyszymy jakoś w kwietniu, jak już będzie drugi set bardziej zapowiedziany albo coś, może jakieś partyjki. No to rewelacja. Myślę, że to jest najbardziej istotny temat, będzie na gorąco, może jak coś tam się więcej trochę pojawi, to może wtedy byśmy sobie jeszcze coś tam pogadali, tak jest. Jak będzie okazja. No my cię zawsze zapraszamy, także jeśli tylko będziesz miał ochotę, będziesz miał coś ciekawego, daliśmy jak najbardziej. Teraz, nie? Na zachętę. Tak ja akceptuję, że realnie no właśnie zdecydowałeś Kingmakerem, ja się nastawiam na drugie miejsce przy przedostatniej turze, więc ja planuję. Zdenerwował mnie tam, coś mi zabił. Uznałem, a nie. O nie. Tak jest. Dobrze. Także wam też. Udanego urlopu. Pozdrowienia też dla tych, od 11 marca. Pozdrowienia dla tych, co dotrwali tu do końca, albo nas słuchali, albo słuchali wcześniej. A jest ich troszkę jeszcze, cały czas. Dla tych, co będą słuchali w przyszłości. Tak jest. Może jakieś pojedyncze osoby, które z bitewniaków wiedzą, że ja z Unlimited teraz z ręką trzymałem się, nic nie wygadałem praktycznie. Bo zdarzyło mi się przy streamach, live'ach, czy dla planszowych newsów, czy o bitewniakach, nie wiem, zapowiedzieć rzeczy, których jeszcze FFG nie zapowiadało. W razie czego wytniemy. W razie czego wytniemy, bo to co na live'ie, tak. To na live'ie, ale po live'ie to się utnie i wrzuci się bez tego. Jeszcze jest ostatnie już pytanie od Clone Troopera. Kiedy pierwsze spoilery z nowego dodatku? Czy 9 marca, czy może coś później? Ja mam nadzieję osobiście, że później zdarzało się FFG zapowiadać. Zdarzało się FFG zapowiadać jeszcze przed premierą czegoś, kolejny wave, i moim zdaniem to nie jest dobry sposób. Dajmy się pobawić, szczególnie, że pierwszy okres pre-release i pierwszy tydzień to w necie będzie buzować kto co wyciągnął, tak. Jaki jest drop rate i tak dalej. Później dajmy im pograć tydzień i ja myślę, że jeżeli spotkamy się ze spoilerami, to patrząc na daty i nie otworzę teraz kalendarza z FFG, żeby czasami nie podać prawdziwej danej, to ja bym się spodziewał, że spoilery kolejnego setu to nie szybciej niż 20 plus marca, nie? No bo dajmy się rozegrać ludziom. Ja bym oczywiście, jako marketingowiec nie zrobił tego szybciej niż 20
trzeci, czwarty tydzień marca, nie? No właśnie, były różne spekulacje, ja też obstawiałem, że to będzie gdzieś właśnie bardziej już nawet w kwiecień będą strzelać, a dużo osób właśnie mówiło, że no możliwe, że już zaraz na początku, żeby podtrzymywać hype. Wiesz co, oni tam trigger happy są trochę w FFG, bo już widziałem, że obrazki pokazywali z nowego setu jakieś pojedyncze, więc no cóż, dla dobra nas i gry i tego, żeby ciągle ciepło było podgrzewane w hype'ie o grze i gadaniu, to lepiej, żeby poczekali właśnie do trzeciego. Pewnie, że tak. I to by było logiczne rozwiązanie, więc jak mam coś strzelić, to bym powiedział trzeci, czwarty tydzień marca. Jasne. No to cóż, w takim razie ja wam bardzo wszystkim dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był Aftar oraz dodatkowo był gościem Manfred. Sinego znacie z poprzednich streamów. Także co, bardzo wam dziękujemy za to, że tu z nami byliście. Wam wszystkim dziękuję za to, że nas oglądaliście. Trzymajcie się i moc z wami. Na razie, cześć. Na razie, hej.